Gdy samolot lub statek ginie nad oceanem, często przepada bez śladu. W przeciwieństwie do lądu, który można stosunkowo łatwo przeszukać, głębiny nie ujawniają chętnie swych sekretów. Morza i oceany pochłaniają statki, a przez ich aurę tajemniczości na kanwie zaginięcia powstają różne legendy i teorie. Dopiero odnalezienie wraku, często po dziesiątkach, a nawet setkach lat, pozwala odkryć, co się właściwie wydarzyło. Sprawa, nad którą dzisiaj się pochylimy, będzie jednak inna. Statek bowiem znaleziono na powierzchni, jedynie lekko uszkodzony. Za to cała, 10-osobowa załoga przepadła bez wieści. Poznajcie historię Mary Celeste. Jak zwykle zaczniemy od informacji organizacyjnych. W opisie filmu znajdziecie linki do źródeł, z których korzystałem, oraz odnośniki do poszczególnych fragmentów filmu. Polecam ich użyć, aby odnaleźć interesujący Was fragment lub miejsce, w którym skończyliście oglądać poprzednio. Druga sprawa jest taka, że przyznaję szczerze, o żegludze i statkach nie wiem prawie nic. Z lekcji fizyki pamiętam, jak obliczyć wyporność, ale to w zasadzie tyle. W związku z tym, jeśli chodzi o terminologię czy fachowe słownictwo, muszę bazować się na znalezionych opracowaniach. Z drugiej strony podejrzewam, że dla 99% z Was żagiel to żagiel i nie macie pojęcia, który to sztaksel, a który topsel. Nie mam wiedzy, żeby Was uczyć takich rzeczy, a i śmiem podejrzewać, że aż takie uszczegóławianie przyniosłoby więcej szkody niż pożytku, bo ani Wy, ani ja nie mielibyśmy pojęcia, o czym mówię. Z tego powodu pozwolę sobie na pewne uproszczenie w tej kwestii. Jeżeli mimo to pojawią się jakieś błędy, to bardzo przepraszam i proszę o zwrócenie uwagi w komentarzach. Kolejna sprawa. Statek pierwotnie nazywał się Amazon, co oznacza oczywiście Amazonkę. Polskie źródła nie są jednak konsekwentne i opisując dzieje okrętu przyjmują raz Amazon jako formę męską, a raz żeńską. Ponieważ postanowiłem nazwy statku nie tłumaczyć, a wydaje mi się, że lepiej brzmi Amazon płynął niż Amazon płynęła, to przyjąłem męską formę nazwy. I nawiązując do słownictwa, zdaję sobie sprawę, że w języku polskim jest różnica znaczeniowa między statkiem i okrętem. Ponieważ jednak w tej kwestii nie gra to żadnej roli, to aby uniknąć nadmiaru powtórzeń, pozwolę sobie używać tych słów zamiennie, jako synonimów. Nie bijcie mnie za to, proszę. Oprócz tego w źródłach znajduje się sporo nazw, tytułów i stanowisk w języku angielskim. Starałem się je sensownie przełożyć na język polski tam, gdzie było to możliwe, postaram się jednak, aby oryginalne nazwy ukazywały się na ekranie, tak gwoli dokładności. I na koniec jeszcze uprzedzę. Aby zbadać tę historię, musimy cofnąć się w czasie do drugiej połowy XIX wieku. Nie spodziewajcie się zatem zbyt wielu zdjęć. Z pewnością pojawią się jakieś mapki lub inne informacje graficzne, więc polecam mimo wszystko film również oglądać, ale osoby, które po prostu puszczą go gdzieś w tle i będą tylko słuchać, raczej nie stracą bardzo dużo. No i ostatnia kwestia, związana z poprzednią. Cofanie się w czasie o 150 lat ma swój koszt. Kosztem tym jest dokładność. Przez tyle lat pojawiły się rozbieżności w zapisie nazw i nazwisk, a fakt, że w tych czasach podchodzono dość swobodnie do zasad pisowni, jeszcze to potęguje. W takiej sytuacji dla ujednolicenia informacji przyjmowałem zapis podawany przez większość źródeł, ale postaram się również informować o alternatywnych formach. Skoro formalności mamy za sobą, pozwólcie, że przedstawię Wam historię tak, jak często słyszy się w mediach. Mary Celeste była okrętem pechowym, żeby nie powiedzieć przeklętym. Została zbudowana w 1861 roku w Nowej Szkocji, gdzie nadano jej imię Amazon. Pierwszy kapitan zmarł podczas dziewiczego rejsu, 9 dni po objęciu dowództwa. Jego następca doprowadził do zderzenia z kutrem, przez co Amazon wymagał remontu. Podczas jego przeprowadzania na pokładzie statku wybuchł pożar, co znacznie wydłużyło naprawy. Pierwszy rejs przez Atlantyk również był pechowy. Amazon w kanale La Manche zderzył się z innym statkiem. Po tych wydarzeniach klątwa jakby osłabła, statek służył wzorowo właścicielom, przynosząc wymierne zyski. Po kilku latach jednak szczęście się skończyło i w 1867 roku statek podczas sztormu został wyrzucony na brzeg. Gdy tylko ściągnięto go na wodę, Amazon został sprzedany. Nowy właściciel nadał mu nowe imię, Mary Celeste. Na początku listopada 1872 roku Mary Celeste wyszła z nowojorskiego portu, kierując się w stronę Europy. Jej celem była Genua, a ładunkiem 1701 beczek spirytusu. Na pokładzie znajdowało się 8 osób załogi oraz dwie pasażerki, żona i córka kapitana. Podróż przebiegała spokojnie, wpisy w dzienniku pokładowym nie zawierały informacji o żadnych kłótniach, złej pogodzie ani innych podejrzanych sprawach. 23 listopada statek znalazł się w pobliżu Azorów. Dwa dni później kapitan dokonał wpisu. Statek płynął na południowy wschód ze stałą prędkością. Nic nie zwiastowało żadnych kłopotów.
Na początku grudnia ze statku Dei Gratia, przepływającego około 600 mil od Gibraltaru, dostrzeżono przechylony statek. Gdy podpłynięto bliżej, okazało się, że to Mary Celeste. Jako, że na pokładzie nie było widać żywej duszy, kapitan polecił swoim marynarzom udać się na uszkodzony statek, aby zbadać sprawę. Ich relacja była zaskakująca. Podobno na opuszczonym statku znaleźli suszące się pranie, niewypalone fajki, wciąż niedopitą herbatę, niedojedzone posiłki, działający zegar w kajucie kapitana, a pod jego łóżkiem schowaną szablę, na której widoczne były ślady krwi. I ani śladu załogi. Niektóre źródła podają za to, że po pokładzie błąkał się kot. Mimo przechyłu i metra wody w ładowni, Mary Celeste nadawała się do żeglugi, została więc odholowana do portu w Gibraltarze. Kapitan Dei Gratii liczył na przysługującą mu, zgodnie z prawem morskim, nagrodę za uratowanie statku i ładunku. I jemu Mary Celeste przyniosła pecha. Zamiast dostać nagrodę, został bowiem oskarżony o akt piractwa i zamordowanie załogi znalezionego statku. I choć koniec końców został oczyszczony z zarzutów, a nagrodę wypłacono, to została ona pomniejszona o koszty sądowe oraz koszty śledztwa. O tym, ile nerwów kosztowało dochodzenie, nawet nie wspominam. Teorie na temat tego, co wydarzyło się na pokładzie Mary Celeste, były różne i co róż wysuwano nowe, aż do 1884 roku, gdy odnalazł się naoczny świadek wydarzeń. Zeznał on, że był niezarejestrowanym pasażerem na statku, a niesamowity splot wydarzeń sprawił, że dopiero po latach mógł opowiedzieć, co się wydarzyło. Córka i żona kapitana miały zaginąć, a on sam miał popełnić samobójstwo. Na pozbawionym dowództwa statku miały wybuchnąć nagłe walki o władzę, zakończone ucieczką na szalupie do wybrzeży Afryki. To tłumaczyło niedopite napoje, niedojedzone posiłki i krew na kapitańskiej szabli. Tłumaczyło również, dlaczego nie znaleziono przyrządów nawigacyjnych. Uciekinierzy mieli zabrać je ze sobą. Po ucieczce z niewoli w Afryce ocalałemu udało się dotrzeć do Europy, a jego historia trafiła na pierwsze strony gazet. Gdy czytelnicy poznali te rewelacje, otwarcie apelowali o zorganizowanie ekspedycji do Afryki, aby ukarać buntowników. Nie doszła ona jednak do skutku. A co stało się ze statkiem? Przez kolejne lata zmieniał właścicieli kilkunastokrotnie, a jego stan był coraz gorszy. Jego ostatni właściciel stwierdził, że statek nie nadaje się już do niczego. Postanowił więc dorobić się na oszustwie. Ubezpieczył statek z ładunkiem na dużą kwotę, załadował do ładowni złom i śmieci i skierował żaglowiec na rafę. Mary Celeste udowodniła po raz ostatni, że przynosi pecha. Statek nie zatonął całkowicie. Aby zatrzeć ślady oszustwa, podpalono to, co wystawało z wody. Bezskutecznie. Spaliła się niewielka część pokładu, ale ogień pochłonął za to oryginalny dziennik pokładowy. Kapitan dzięki wpływowym przyjaciołom uniknął skazania, ale został bankrutem. Zmarł 3 miesiące później. Wrak Mary Celeste pozostawiono morzu, gdyż stwierdzono, że naprawa będzie nieopłacalna. Co wydarzyło się na pokładzie pechowego statku? Czy historia samobójstwa kapitana i buntu na pokładzie jest prawdziwa? Jeśli nie, to co właściwie się wydarzyło? Czy to marynarze z Dei Gratii byli współodpowiedzialni za tragedię? Może kapitanowie obu statków postanowili upozorować tragedię, widziane ich w karczmie razem przed wypłynięciem? Może coś planowali? A może zdarzyło się coś zupełnie innego? Ale co? Spróbujmy odpowiedzieć na te pytania. Zanim jednak to zrobimy, musimy prześledzić historię jeszcze raz. Tym razem najdokładniej jak się da. Jak zwykle bywa w przypadku odległych w czasie wydarzeń, nie istnieje obecnie jedna pewna wersja historii statku. Istnieją rozbieżności w kolejności wydarzeń. W miejscach, w których będzie to istotne, wspomnę o takich różnicach. Historia statku rozpoczyna się w stoczni Joshua Deweysa, znajdującej się w osadzie Spencer's Island nad zatoką Fundy w hrabstwie Cumberland w Nowej Szkocji. Tam właśnie pod koniec 1860 roku położono stępkę pod budowę okrętu. Zbudowany z lokalnego drewna statek został zwodowany 18 maja 1861 roku. Miał dwa maszty, został ożaglowany jako brygadier oraz miał poszycie stykowe, co oznacza, że deski poszycia jedynie stykają się ze sobą, nie nachodząc na siebie. Brygantyna została zarejestrowana w pobliskim Parsborough 10 czerwca pod nazwą Amazon. Według dokumentów rejestracyjnych statek miał długość 99,3 stopy, czyli 30,3 metra, szerokość 25,5 stopy, czyli 7,5 metra, oraz wysokość od stępki do pokładu wynosiła 11,7 stopy, czyli 3,6 metra. Ładowność Amazona określono na 198,42 tony rejestrowych. Brygantyna stanowiła własność 9 osób, w tym wspomnianego już Joshua Deweysa. Jego pierwszym kapitanem został inny ze współwłaścicieli, Robert McLellan. Amazon wyszedł w morze wkrótce po rejestracji. Dziewiczy rejs miał zaledwie kilkadziesiąt mil i prowadził do miejscowości Five Islands, również w Nowej Szkocji. Tam Amazon pobrał ładunek drewna, które następnie miało trafić do Londynu.
Po dokonaniu nadzoru załadunku kapitan McClellan poczuł się źle, a jego stan nie poprawiał się, więc Amazon skierował się z powrotem do Spencer's Island. Inna wersja mówi, że statek wyruszył w drogę do Londynu, zdążył jednak pokonać zaledwie kilkadziesiąt mil. W pobliżu St. John nad Zatoką Fundy kapitan rozchorował się, więc statek zawrócił do Spencer's Island. Obie wersje zgadzają się co do tego, że Robert McClellan zmarł tam 19 czerwca 1861 roku. Po jego śmierci stanowisko kapitana objął John Nutting Parker, a Amazon wyruszył w dalszą drogę. Podróż jednak nie przebiegła bez przygód. W pobliżu Eastport Amazon zaliczył kolejną kolizję. Anglojęzyczna Wikipedia podaje, że statek wpadł na fishing equipment, co sugerowałoby sieci lub inny rybacki osprzęt. Wiele źródeł podaje jednak, że okręt zderzył się z kutrem rybackim. Ta druga wersja wydaje się bardziej prawdopodobna, jako że przed kontynuacją rejsu konieczne było przeprowadzenie remontu. Podczas niego, przez nieuwagę robotników, na śródokręciu wybuchł pożar, który wprawdzie nie wyrządził poważnych zniszczeń, ale zdecydowanie wydłużył czas napraw. W końcu doprowadzony do stanu używalności statek mógł wyruszyć w stronę Europy. Bezpiecznie dotarł do portu docelowego, ale po wyjściu z niego pech zaatakował ponownie. Na kanale La Manche w pobliżu Dover Amazon wpadł na bryg i go zatopił. Tutaj różne wersje wydarzenia znów się rozmijają. Część twierdzi, że tę kolejną kolizję kapitan Parker przypłacił utratą stanowiska. Inne z kolei twierdzą, że rządził on na Amazonie przez 2 lata, podczas których statek pływał głównie po Karaibach, pracując w handlu w Indiach Zachodnich. Ta wersja wydaje się bardziej prawdopodobna, gdyż zachował się obraz przedstawiający statek. Amazon w listopadzie 1861 roku przekroczył Atlantyk, płynąc do Francji. Tam, w Marsylii, został uwieczniony na obrazie, autorstwa prawdopodobnie Honor de Pellegrina. Podpis obrazu brzmi: Amazon of Parsborough, J.N. Parker, Commander, entering Marseille. Wszystko wskazuje zatem na to, że gdy statek dotarł do Marsylii, Parker wciąż był jego kapitanem. Niektóre źródła podają nawet, że obraz powstał na jego zlecenie. W 1863 roku kapitan John Nutting Parker został zastąpiony na stanowisku przez Williama Thompsona. Piastował on to miejsce przez 4 lata, które zresztą przeszły do historii statku jako bardzo spokojne. Okręt pływał po Indiach Zachodnich, do Europy, po Morzu Śródziemnym. Nie napotykał żadnych kłopotów, a swoim właścicielom przynosił wymierne zyski. Pech powrócił w październiku 1867 roku. Podczas silnej burzy Amazon został wyrzucony na brzeg w pobliżu Port Morien na wyspie Cape Breton w Nowej Szkocji. Uszkodzenia były na tyle poważne, że właściciele doszli do wniosku, że naprawa statku jest dla nich nieopłacalna. Amazon został porzucony jako wrak. Opuszczonym statkiem zainteresował się Alexander McBean z pobliskiego Glace Bay. Jako że pierwotni właściciele, uznając oficjalnie Amazon za wrak, zrzekli się do niego wszelkich praw, McBean miał możliwość nabycia prawa własności. Nie zachował jednak statku dla siebie. W ciągu miesiąca sprzedał wrak lokalnemu przedsiębiorcy, Johnowi Howardowi Bittiemu. Ta transakcja między tymi dwoma dżentelmenami wyglądała jednak bardzo podejrzanie, ponieważ statek nie mógł być legalnie zarejestrowany, dopóki nie będzie nadawał się do żeglugi, a zawarcie umowy miało miejsce w ciągu tygodnia od jego rozbicia. Ponadto urzędnik rejestrujący uniknął odpowiedzialności, zatwierdzając dokument w następujący sposób: zarejestrowany na polecenie wicegubernatora Nowej Szkocji. W ten sposób duma i nadzieja uczciwych rolników opuściła ich ręce. Od tej pory uważali Amazon za statek, który umożliwił im wymianę sztućców na cynowe. Nie wiadomo, co działo się z Amazonem, gdy stał się własnością J.H. Bittiego. Sackville Tribune z Nowego Brunszwiku podaje, że zszedł na brzeg na nierównym wybrzeżu wyspy Cape Breton niedaleko Port Morien. Odbudowany i naprawiony ponownie, popłynął tylko po to, by spotkał go podobny los na wybrzeżu Maine. Trudno jednak te informacje potwierdzić. Bitti posiadał Amazon tylko przez rok. Już w listopadzie 1868 roku Amazon przybył do Nowego Jorku i został sprzedany Richardowi W. Hainesowi za kwotę $1750 na publicznej aukcji jako rozbita jednostka. Przywrócenie statku do stanu używalności kosztowało go kolejne $8825. Mianował się kapitanem statku, a w grudniu tego samego roku zarejestrował go pod amerykańską banderą i nowym imieniem – Mary Celeste. Nowe imię statku jest zagadką. Imię to przybrała córka astronoma Galileusza, Virginia, gdy została zakonnicą. Nie była to zresztą jedyna znana zakonnica o tym imieniu. Czy to ten fakt natchnął Hainesa do ochrzczenia tak statku? Nie wiadomo. Istnieje również teoria, że statek miał otrzymać imię Mary Sellars lub Mary Sellers, ale przy rejestracji wkradł się błąd. Ta teoria nie jest jednak zbyt popularna.
Co ciekawe, wśród setek źródeł, które przeszukałem, dosłownie kilka przytacza błąd, który podobno widnieje na niektórych dokumentach. Najczęściej powtarzanym jest wykaz Lloyda z 25 marca 1873 roku, choć podobne literówki ponoć występują nawet w zapisach sądów wiceadmiralicji na Gibraltarze. Statek podobno widnieje tam jako Mary Celeste, co mogło dać początek późniejszym przeinaczeniom. Udało mi się dotrzeć do wykazu Lloyda z lat 1872-1873, ale nie znalazłem tam statku wpisanego ani jako Mary Celeste, ani jako Mary Celeste. Istnieje za to w spisie statek Celeste o ładowności niemal 600 ton. Ten fakt może mieć znaczenie później. Jeśli zaś chodzi o sam spis Lloyda, mowa jest o wpisie z 25 marca, podczas gdy znaleziony przeze mnie jest rocznym spisem alfabetycznym. Być może występuje bardziej szczegółowy spis o tej samej nazwie lub chodzi o coś zupełnie innego. W Londynie ukazywała się wtedy gazeta o nazwie Lloyd's List. Zdobycie numeru tej gazety było niemałym wyzwaniem, ale rzeczywiście, na szóstej stronie w spisie statków, które zawinęły do Genui 21 marca, widnieje Maria Celeste z Nowego Jorku. Jeśli zaś chodzi o pozostałe dokumenty, przyznaję otwarcie, że nie udało mi się dotrzeć do nich, aby to zweryfikować. Poszukując ich, znalazłem za to inny fascynujący tekst, wydany w 1944 roku In the Wake of the Mary Celeste, pióra Jamesa Franklina Briggsa. Zbieżność nazwisk nie jest bynajmniej przypadkowa. James Franklin był bratankiem Benjamina, kapitana rzeczonego statku. Miał serdecznie dość mitów, jakie narosły wokół zaginięcia jego wuja i wolał, by ojciec i reszta rodziny z nimi walczyli. Rodzina jednak z szacunku dla zaginionych oraz ich najbliższych wolała nie wdawać się w walkę z osobami, dla których liczył się jedynie medialny szum wokół sprawy. Po latach zbierania informacji James Franklin postanowił podzielić się wiedzą, licząc, że uda mu się naprostować przynajmniej część spraw. W kwestii nazwy statku pisze tak. Haines zmienił nazwę okrętu z Amazona na Mary Celeste, ale skąd wziął tę nazwę, nikt nie wie. Bardziej odpowiednią nazwą byłaby Maria Demonica. Nie niebiańska Maria, ale Maria Diablica, ponieważ sprowadziła zagładę na każdego człowieka, który jej zaufał. W wielu źródłach jej nazwa jest zapisywana jako Marie Celeste, choć ewidentnie jest to błąd. Nazwa statku zapisywana jako Mary Celeste widnieje w wielu oficjalnych spisach, w spisie załogi w Urzędzie Celnym w Nowym Jorku, w protokołach sądu wiceadmiralicji na Gibraltarze i w listach napisanych na pokładzie przez kapitana Briggsa i jego żonę. Omyłka w zapisie pojawia się najpierw w nowojorskim dzienniku portowym z 7 listopada 1872 roku, a potem znów w liście Roberta S. Bainesa, sekretarza stanu do spraw kolonii na Gibraltarze, potem u konsula Stanów Zjednoczonych Horatio J. Sprague'a, datowanym na 1 marca 1873 roku. Najwcześniejsze wystąpienie tego zapisu w druku można znaleźć w londyńskim Lloyd's List z 25 marca 1873 roku, donoszącym o przybyciu statku do Genui. Wcześniejsze i późniejsze wydania Lloyd's List podają wersję zapisu Mary. Mając te informacje, możemy z całą pewnością stwierdzić, że nazwą statku było Mary Celeste. W dokumentach pisanych odręcznie pierwszy błąd w nazwie pojawił się najwyraźniej 7 listopada. Był wprawdzie później powtarzany, ale zdarzało się to raczej sporadycznie. W wersji drukowanej błąd w nazwie statku pojawił się właśnie w Lloyd's List 25 marca. Udało się nam zatem odkryć najwcześniejsze miejsca wystąpienia pomyłki, a fakt, że jedna z nich wystąpiła drukiem, może nam pomóc później. Warte zapamiętania. Tymczasem wróćmy do Richarda Haynesa i jego świeżo wyremontowanego nabytku. Nie był on długo właścicielem statku. Już po niecałym roku, w październiku 1869 roku, wierzyciele Haynesa zajęli Mary Celeste i sprzedali ją nowojorskiemu konsorcjum przewodzonemu przez Jamesa H. Winchestera. Skład tego konsorcjum zmieniał się wielokrotnie, ale cały czas Winchester zachowywał przynajmniej połowę udziałów. Od tego momentu, aż do początku 1872 roku, nie zachowały się zapisy o działalności handlowej statku. Na początku tego roku statek przeszedł bardzo poważny remont i przebudowę, której koszt wyniósł zależnie od źródeł od 10 tysięcy do 11,5 tysiąca dolarów. W jej wyniku długość statku zwiększyła się do 103 stóp, czyli 31 metrów, szerokość do 25,7 stopy, czyli 7,8 metra, a wysokość do 16,2 stopy, czyli 4,9 metra. Wymieniono sporo drewna, gdyż to użyte do jej budowy było zbyt świeże i zbutwiało.
Dodano również pokład rufowy, a także dokonano innych zmian w konstrukcji okrętu. Remont zwiększył też pojemność statku, która wynosiła teraz 282,28 tony rejestrowej. Z dokumentów wynika, że w dniu 29 października 1872 roku konsorcjum składało się z Jamesa Winchestera, mającego połowę udziałów, Sylwestra Goodwina i Daniela T. Sampsona, mających po jednej dwunastej, oraz Benjamina Spoonera Briggsa, który otrzymał 1/3 udziałów oraz stanowisko kapitana statku. A jako, że osoba kapitana jest dla statku i jego funkcjonowania bardzo istotna, pochylimy się teraz nad jego osobą. Benjamin Spooner Briggs urodził się 24 kwietnia 1835 roku w Wareham w stanie Massachusetts jako jeden z 5 synów kapitana Nathana Briggsa. W prostej linii wywodził się od pielgrzymów, którzy przybyli do Ameryki na statku Mayflower w 1620 roku. Spędził dzieciństwo w Rose Cottage niedaleko miejscowości Marion. Zarówno dziadek, jak i ojciec Benjamina byli związani z morzem. Nic więc dziwnego, że tak on, jak i jego bracia od młodości poświęcili się morskiej karierze. W 1855 roku należał do załogi statku Hope, dowodzonego przez jego ojca. Rejs był bardzo długi, wypłynąwszy z Nowego Jorku, opłynęli Amerykę Południową, aby zawinąć do portu w San Francisco, a następnie ponownie tą samą drogą, by po opłynięciu przylądka Horn skierować się do Londynu. Benjamin szybko zdobył wszystkie wymagane uprawnienia, aby zostać kapitanem. Jego pierwszym statkiem był brig Seafoam. W 1862 roku objął dowodzenie nad 3-masztowym szkunerem Forest King. W tym samym roku pojął za żonę swoją kuzynkę, Sarę Elizabeth Cobb. Miesiąc miodowy spędzili na Forest Kingu podczas rejsu po Morzu Śródziemnym. Następnie dowodził barkiem Primadonna, a w 1865 roku został kapitanem barku Arthur. We wrześniu tego roku urodził mu się syn, któremu nadał imię Arthur. Czy miało to związek z nazwą statku? Nie wiadomo. 5 lat później, 31 października 1870 roku, Briggsom urodziła się córka, Sofia Matilda. W międzyczasie kapitan Briggs został członkiem loży masońskiej Świętego Jana na Gibraltarze. Możliwe, że pomogło mu to w karierze. Do momentu urodzenia córki Benjamin Briggs zdążył już osiągnąć dość wysoką pozycję w zawodzie. Rozważał jednak porzucenie tej drogi. Jego brat Oliver również zmęczył się tułaczym życiem. Być może istotny był tu też fakt, że Benjamin był przykładnym chrześcijaninem, często czytał Biblię i dawał świadectwo swojej wiary na spotkaniach modlitewnych. Możliwe, że czuł potrzebę otoczenia rodziny należytą opieką, ponieważ pamiętał, jak rzadko widywał w dzieciństwie swojego ojca, gdy ten wypływał w morze. Benjamin i Oliver planowali założenie sklepu z wyrobami żelaznymi w New Bedford. Od tego pomysłu odwiódł ich jednak ojciec. Zaoszczędzone pieniądze bracia postanowili więc zainwestować w części udziału w statkach. Oliver ulokował kapitał w statku Julia A. Hallock, a Benjamin w Mary Celeste. Obaj nie wyszli na tym dobrze. 8 stycznia 1873 roku Julia A. Hallock zatonęła w Zatoce Biskajskiej, zabierając ze sobą na dno Olivera. Tylko jedna osoba przeżyła katastrofę. A Benjamin? We wrześniu 1872 roku objął dowodzenie na statku, który miał wykonać pierwszy rejs po kosztownym remoncie w Nowym Jorku. Poprosił żonę, aby wraz z córeczką towarzyszyła mu w tej podróży. Ich syn Arthur musiał zostać w domu ze swoją babcią ze względu na obowiązki szkolne. Na ten rejs kapitan Briggs wybrał załogę bardzo starannie. Pierwszym oficerem był Albert G. Richardson. Miał 28 lat, 170 cm wzrostu, cerę jasną, brązowe włosy i niebieskie oczy. Pochodził ze Stockton Springs w Massachusetts. Jego brat był kapitanem statku handlowego, a on sam ożenił się z siostrzenicą Jamesa H. Winchestera, głównego udziałowca. Richardson pływał też już pod dowództwem Briggsa, był więc człowiekiem sprawdzonym. Za ten rejs miał otrzymać $50. Drugim oficerem był Andrew Gilling. Miał duńskie korzenie, ale urodził się w Nowym Jorku. Miał 25 lat. Był o cal wyższy od Richardsona. Za rejs miał otrzymać $35 zapłaty. Stewardem został Edward William Head. Urodził się i mieszkał w Nowym Jorku. Miał 23 lata. Również miał 173 cm wzrostu, jasną cerę i włosy. Był świeżo po ślubie z kobietą imieniem Emma, a zarekomendowany został osobiście przez samego Winchestera. Adresem zamieszkania Heda zapisanym w dokumentach było Newell Street numer 45, Greenpoint. Jest to dzielnica Brooklynu, tradycyjnie zamieszkiwana przez Polaków. Edward Head za rejs miał dostać $40. Czterej pozostali członkowie załogi byli Niemcami z Wysp Fryzyjskich.
Byli to Gottlieb Gottschat, Arjan Martens oraz bracia Boc i Volkert Lorenzen. Gottlieb Gottschat miał 23 lata i 173 cm wzrostu. Arjan Martens 35 lat i również 173 cm wzrostu. Boc Lorenzen 25 lat i 175 cm, a jego brat był 4 lata starszy i tego samego wzrostu. Cała czwórka charakteryzowała się jasną cerą i jasnymi włosami. Każdy miał otrzymać $30 za rejs. Wszyscy zamieszkiwali również pod jednym adresem, Thames Street numer 19 w Nowym Jorku. Ci ludzie zostali zapisani przez H.E. Jenksa, zastępcę komisarza handlowego w Nowym Jorku, jako załoga Mary Celeste. Oprócz nich na pokładzie miał znaleźć się kapitan Benjamin Spooner Briggs, jego żona Sara oraz dwuletnia córeczka Sofia Matylda. Kapitan Briggs przybył do Piersu 50 na East River w Nowym Jorku 20 października 1872 roku, aby nadzorować załadunek. Do ładowni Mary Celeste miało trafić 1701 beczek trującego, denaturowanego alkoholu, co stanowiło około połowę jej ładowności. Portem docelowym miała być Genua. Tydzień później do Briggsa dołączyła żona i córka. W niedzielę 3 listopada Briggs napisał w liście do matki, że planuje wypłynąć we wtorek, 5. Zakończyliśmy załadunek zeszłej nocy i wyruszamy we wtorek rano, jeśli nie zdołamy jutro wieczorem, z boską pomocą. Nasz statek jest w pięknym stanie i mam nadzieję, że będziemy mieli przyjemną podróż, ale nigdy wcześniej nią nie dowodziłem i nie wiem, jak się nią żegluje. Jeśli chcesz do nas napisać, to w ciągu najbliższych 20 dni kieruj listy do konsula amerykańskiego w Genui, a potem do konsula w Messynie, który nam przekaże listy, jeśli tam nie popłyniemy. W czasie, gdy Mary Celeste była przygotowywana do żeglugi, w pobliskim Hoboken inna brygantyna, kanadyjska Dei Gratia, czekała na załadunek ropy naftowej. Dei Gratia miała wkrótce wyjść w morze, a jej portem przeznaczenia, podobnie jak Mary Celeste, była Genua. Dei Gratia była nowym statkiem. Została wybudowana w kanadyjskim porcie Bear River w Nowej Szkocji. Miała 34 metry długości i 8,5 metra szerokości, była więc nieco większa od Mary Celeste. Jej nazwa oznaczała po łacinie z łaski Bożej. Kapitanem Dei Gratii był David Reed Morehouse. Całkiem prawdopodobne, że jako ludzie morza o podobnych zainteresowaniach i zawodzie, Morehouse i Briggs znali się, choćby przelotnie. Niektóre źródła podają, że wręcz znali się całkiem dobrze, a nawet w przeddzień wypłynięcia Mary Celeste jedli razem kolację, ale jedyne pewne zeznania na ten temat pochodzą od wdowy po Morehouse'ie, w 50 lat po wydarzeniu. Według różnych źródeł załoga statku liczyła łącznie od 6 do 8 osób, przy czym większość skłania się ku tej mniejszej liczbie. Również jedynie 6 osób jest znanych z imienia i nazwiska, co potwierdzałoby tą liczbę. Oprócz kapitana na statku znajdowali się pierwszy oficer Olivier Devaux, urodzony we wrześniu 1837 roku w Plympton w Digby County. Słynął z wielkiej siły fizycznej. Pierwszy raz wyszedł w morze jako 14-latek. Oznacza to, że w 1872 roku miał już 21 lat doświadczenia jako marynarz. Drugi oficer John Wright, sternik John Johnson oraz marynarze Charles Lund i August Anderson. Ci ludzie mieli później zdać relację, która stała się legendą. Ale znów, nie uprzedzajmy faktów. Zgodnie z planem, we wtorek 5 listopada rano Mary Celeste opuściła Piers 50. Na pokładzie znajdował się kapitan, 7 członków załogi oraz 2 pasażerki, żona i córka kapitana. Pogoda była niepewna, było mgliście i sztormowo. Kapitan Briggs postanowił przeczekać niekorzystną aurę i zakotwiczył statek przy brzegu Staten Island. To dało czas Sarze Briggs na wysłanie listu do teściowej, która opiekowała się jej synem. Powiedz Arturowi, że zależy mi, żeby do mnie pisywał. Postaram się zapamiętać wszystko, co wydarzy się w trakcie podróży, a o czym z przyjemnością by posłuchał. 7 listopada pogoda się uspokoiła i Mary Celeste mogła wyruszyć przez ocean. Dalszy ciąg podróży znamy już tylko z fragmentów dziennika pokładowego. 8 dni później, 15 listopada, Dei Gratia wyruszyła w ślad za Mary Celeste, choć obrała trasę nieco bardziej na północ. Przez pierwsze 2 tygodnie Mary Celeste płynęła przy dość silnym, ale korzystnym wietrze. Statek każdego dnia pokonywał około 150 mil morskich, co na jednostki dzisiejszych szczurów lądowych daje średnią prędkość około 11,5 km na godzinę. W dzienniku pokładowym nie odnotowano żadnych anomalii pogodowych, kłótni na pokładzie, chorób, ani niczego innego wartego wzmianki. 23 listopada Mary Celeste znalazła się w pobliżu Azorów. Następnego dnia pierwszy oficer zanotował dokładną pozycję statku. 36 stopni i 56 minut szerokości geograficznej północnej i 29 stopni i 20 minut długości geograficznej zachodniej.
To oznacza, że statek znajdował się około 420 km na zachód od wyspy Santa Maria. Prędkość statku wynosiła 8 węzłów, czyli niecałe 15 km na godzinę. Kolejnego dnia wpisu w dzienniku dokonał sam kapitan Briggs. Datowany na godzinę 8 rano 25 listopada 1872 roku wpis zawierał pozycję statku 37 stopni i 1 minuta szerokości geograficznej północnej i 25 stopni i 1 minuta długości geograficznej zachodniej. Pisał, że statek poruszał się na południowy wschód ze stałą prędkością. Żadnych wzmianek o problemach czy zagrożeniach. Podróż przebiegała w najlepszym porządku. W tym miejscu jednak dziennik się urywa i to, co wydarzyło się dalej, jest obiektem spekulacji po dziś dzień. 9 dni później Dei Gratia osiągnęła pozycję 38 stopni i 20 minut szerokości geograficznej północnej i 17 stopni 15 minut długości geograficznej zachodniej, około 600 mil, czyli około 1110 km na zachód od Gibraltaru. Były to czasy przed wprowadzeniem stref czasowych, to też źródła podają dwie różne daty. Około godziny 13, 4 grudnia czasu lądowego lub 5 grudnia czasu morskiego, sternik Johnson zgłosił kapitanowi Morehouse'owi, że zauważono statek oddalony około 6 mil, czyli niecałe 10 km. Dłuższa obserwacja zauważonego żaglowca nasunęła doświadczonemu kapitanowi podejrzenia, że coś jest nie tak. Chaotyczne ruchy, pochylenie i niecodzienny zestaw rozwiniętych żagli sprawił, że Morehouse wydał rozkaz skierowania się w stronę tajemniczego statku, aby upewnić się, czy jego załoga nie potrzebuje pomocy. Dei Gratia zbliżyła się na kilkaset metrów do dziwnego okrętu, ale nie zauważono nikogo na jego pokładzie, a sygnały dawane z Dei Gratii pozostawały bez odpowiedzi. Morehouse zdecydował, że sprawa wymaga dokładnego rozpoznania i nakazał swoim marynarzom wsiąść do szalupy i udać się na opuszczony statek. Różne źródła podają różny skład tej grupy badawczej. Według angielskiej Wikipedii byli to pierwszy oficer Oliver DeVoe i drugi oficer John Wright. Spotkałem też wersję, w której do tej dwójki dołączył Johnson. A niektóre źródła podają po prostu, że wyruszył DeVoe z dwoma marynarzami, nie wymieniając ich nazwisk. Drugą kwestią sporną jest moment rozpoznania statku. Jedne źródła opisują, że marynarze z szalupy po podpłynięciu bliżej spostrzegli napis Mary Celeste na rufie statku i w ten sposób dowiedzieli się, z jakim statkiem mają do czynienia. Bardzo wiele opracowań twierdzi jednak, że statek zidentyfikował już Morehouse, a ponieważ kojarzył Mary Celeste, a nawet podobno dobrze znał jej kapitana, zadecydował o wysłaniu szalupy, po czym umieścił wpis w dzienniku pokładowym, opatrując go godziną 13. Jak było rzeczywiście, trudno dziś już ustalić. Gdy szalupa dotarła do Mary Celeste i marynarze wspięli się na pokład brygantyny, stało się jasne, że podejrzenia kapitana Morehouse'a były słuszne. To, co DeVoe, Wright i Johnson napotkali na statku, wprawiło ich w osłupienie. Ani na pokładzie, ani pod nim nie było absolutnie nikogo. Dokładne przeszukanie statku pozwoliło odkryć dużo więcej dziwnych i zaskakujących szczegółów. Często powtarzana relacja opisuje, jakoby Mary Celeste była w pełni sprawna, a na pokładzie panował idealny porządek. Na stołach leżały niedojedzone posiłki, a w kubkach wciąż znajdowały się wpół wypite kawy i herbaty. Zupełnie jakby ludzie wyparowali podczas wypełniania swoich codziennych obowiązków. To fałszywy obraz. Owszem, mający co nieco wspólnego z rzeczywistością, ale znacznie podkoloryzowany. Niepotrzebnie, bo i bez tego sprawa jest niezwykle ciekawa. Marynarze opisali sytuację na Mary Celeste jako mokry bałagan. Statek wyglądał, jakby niedawno przeszedł przez sztorm. W ładowni stała woda, której głębokość określono na 3,5 stopy, czyli trochę ponad metr. Powód tego faktu odkryto błyskawicznie. Główna pokrywa luku była zamknięta i zabezpieczona, ale niektóre z pozostałych były wyrwane i leżały obok. Jeżeli faktycznie statek przeszedł przez sztorm, woda mogła dostać się do środka i zgromadzić w najniższym punkcie. Na statku powinny znajdować się dwie pompy i istotnie tak było, ale tylko jedna była sprawna. Drugą rozebrano na części, które poniewierały się po pokładzie. Zejściówka do kabiny kapitana była otwarta, a znaleziony kompas i zegar były uszkodzone i nie działały. Brakowało sporej części dokumentacji statku, a także sekstansu, chronometru i paru książek służących do nawigacji. Kapitańskie łóżko było przemoczone, chociaż uwagę marynarzy zwróciły znalezione ubrania sztormowe. Były suche. Znaleziono za to dziennik okrętowy. W nim odczytano ostatnią zapisaną pozycję z 25 listopada. Wynikało z niej, że do czasu odkrycia Mary Celeste przemierzyła około 400 mil, czyli 740 km. Ustalono również, że statek zboczył z kursu około 60 mil bliżej wyspy Santa Maria, jednej z wysp archipelagu Azorów. Pod łóżkiem kapitana znaleziono schowany miecz, pokryty brunatnymi plamami przywodzącymi na myśl zaschniętą krew.
Devo zauważył, że choć kabiny były zawilgocone, to pozostawały we względnym porządku. Jeśli chodzi o kambuz, czyli okrętową kuchnię, to źródła podają dwie wersje. Według jednej wyposażenie okrętowej kuchni było starannie pochowane. Nie znaleziono na wierzchu resztek jedzenia ani fragmentów posiłku. Według innej naczynia były porozrzucane. Wszystkie zgadzają się co do jednego. Zapasy wody i jedzenia były w doskonałym stanie i wystarczyłyby załodze na około pół roku. Istotne jest też, że ciężki żelazny piec do gotowania posiłków został przesunięty, a podpórka, do której powinien być przymocowany, wyrwana z podłogi. W kajutach znaleziono nienaruszone kosztowności. Pozostała znaczna suma pieniędzy, biżuteria, a także złoty zegarek. Z początku stwierdzono za to brak jednej ze skrzyń na rzeczy osobiste, ale okazało się później, że bracia Lorenzen korzystali razem z jednej. Dużo osób, jak na przykład pan Piotr Nawrot na swojej stronie, podaje również dodatkowe informacje. Według jego źródeł w kajucie zajmowanej przez rodzinę kapitana stała fizharmonia z rozłożonymi nutami. Na pokładzie znaleziono suszącą się bieliznę, w kubryku na stole niewypalone fajki i niedopitą kawę, a w kapitańskiej kajucie rozłożoną mapę. Część z tych danych z pewnością zmyślono dużo później, ale faktem jest, i to istotnym, że wszystkie kosztowności pozostały na pokładzie i nie kłopotano się zabieraniem ich. Najwyraźniej coś nagle oderwało załogę od codziennych zajęć, ale mimo to pozostawili swoje rzeczy na swoich miejscach, jakby sądząc, że wkrótce do nich wrócą. Bałagan panował również na pokładzie. Duża beczka, w której przechowywano wodę, zamiast być solidnie przymocowana, turlała się swobodnie po pokładzie. Brakowało jednej z łodzi ratunkowych, a na pokrywie, gdzie powinna się znajdować, widać było dziwne nacięcia. Mocowania szalup nosiły ślady cięcia i rąbania. Również część barierki była porąbana, najwyraźniej po to, aby można było szalupę szybciej zwodować. Część żagli była postawiona, a część zwinięta, co mogło sugerować, że załoga akurat je ustawiała, gdy coś zmusiło ją do nagłego przerwania tej czynności. Do relingu przywiązano grubą linę, której poszarpany koniec zanurzony był w wodzie. Powoli klarował się zarys tego, co wydarzyło się na Mary Celeste. Najwyraźniej podczas podróży coś lub ktoś zmusił załogę do porzucenia stawiania żagli i zwodowaniu w pośpiechu, a może i panice szalupy. Aby przyspieszyć proces, załoga zmuszona była uszkodzić niektóre elementy statku, noszące teraz ślady noży i siekier. Kapitan zebrał przyrządy nawigacyjne i niezbędne książki i dokumenty, po czym wszyscy wsiedli do szalupy przywiązanej do relingu. Szalupa zerwała się i jej załoga nie była w stanie wrócić na okręt. Następnie rozpętał się sztorm, który spowodował kolejne szkody na Mary Celeste i zalanie ładowni. Ponieważ nie było już na statku ludzi, ich złożone sztormowe ubrania pozostały suche. Do takiej wersji jednak nie wszystko pasowało. Najważniejszym pytaniem było, co mogło spowodować tak paniczną ucieczkę z pokładu. Na pewno nie stan statku. Owszem, gdy został odnaleziony, statek był uszkodzony. Jeden z żagli był podarty, a pozostałe przetrwały w raczej kiepskim stanie. Uszkodzona była duża część olinowania, a luźne liny zwisały po bokach. Wody w ładowni było zdecydowanie więcej niż powinno. Z całą pewnością nie były to jednak uszkodzenia, które mogłyby uniemożliwić dalszy rejs. Drugą istotną sprawą było niezablokowane koło sterowe. W przypadku opuszczania statku blokuje się je, aby ustawić go w dryfowanie. Jeśli się tego nie zrobi, statek może swobodnie wykonywać nieprzewidziane manewry. Jest to absolutnie podstawowa wiedza, a mimo to koło nie zostało zablokowane. Ta kwestia oraz znaleziony pokryty krwią miecz nasunęły inne podejrzenia. Może na statku doszło do jakiejś walki, a do szalupy wsiedli ludzie nie mający właściwej wiedzy, którzy nie zablokowali steru, co spowodowało niekontrolowane manewry statku, podczas których szalupa się zerwała. Olivier Devo wraz z kolegami, upewniwszy się, że sprawdzili wszystko, co byli w stanie, wsiedli z powrotem do szalupy i wrócili na swój statek, gdzie zdali raport kapitanowi Morehouse. Ten ze smutkiem zrozumiał, że cała załoga Mary Celeste najpewniej nie żyje, a nawet jeśli, to nie wiadomo gdzie jej szukać. Postanowił jednak uratować to, co jeszcze mógł, statek wraz z ładunkiem. Prawdopodobnie nie bez znaczenia była nagroda, która zgodnie z prawem morskim mu przysługiwała. Jej wysokość była umowna i zależała od stopnia trudności i wysiłku wymaganego do uratowania okrętu, ale biorąc pod uwagę, że Mary Celeste wraz z ładunkiem była warta około 46 tysięcy dolarów, Morehouse mógł liczyć na dosyć wysoką kwotę. Wprawdzie wiązało się to ze sporym ryzykiem, ale kapitan postanowił podzielić swoją załogę na pół i częściowo obsadzić znaleziony statek. Wysłał na Mary Celeste pierwszego oficera Devo i dwóch doświadczonych marynarzy. Sam zaś z pozostałymi trzema kierował Dei Gratia. Oba statki skierowały się w stronę portu w Gibraltarze, oddalonego o 600 mil, czyli około 1110 km.
Podróż przebiegła bez niebezpieczeństw, ale przez oczywiste braki w załodze na obu statkach była bardzo powolna. Tutaj ponownie pojawia się niezgodność, która prawdopodobnie ma związek z rozbieżnością pomiędzy czasem lądowym a morskim. Źródła podają bowiem, że statki dotarły do Gibraltaru 12 lub 13 grudnia. Wikipedia z kolei podaje, że Dei Gratia dotarła 12 grudnia, a Mary Celeste, która po drodze napotkała mgłę, zaliczyła jednodniowe opóźnienie i wpłynęła do portu następnego dnia rano. Znaleziony statek został natychmiast zabezpieczony przez sąd admiralicji. Wycieńczony, ale i szczęśliwy Devaux tak opisał podróż żonie w liście zaraz po dotarciu do portu. Ledwo pamiętam, jak się nazywam, ale to nieważne, bo dotarłem cały i zdrowy. Dobrze mi zapłacą za nowojorską Mary Celeste, załadowaną alkoholem, który miał trafić do Genui we Włoszech. Bo jej ładunek jest warty 80 tysięcy dolarów, nie licząc samego statku. Jeszcze nie wiemy, jak to zostanie rozstrzygnięte. Przypuszczam, że kapitan zostanie, a my będziemy żeglować dalej Dei Gratią. Zdaje się, że mówili, że dostaniemy połowę znaleźnego. Myślę, że zobaczysz w gazetach, co z tego wyszło. Wszystko wydawało się proste. Oni uratowali statek i towar, zainkasują odsłowitą nagrodę, zaś zagadkę, co stało się z załogą Mary Celeste, wyjaśni dochodzenie. Los lubi jednak płatać figle. Kapitan Morehouse zgodnie z prawem morskim zgłosił się do właściciela Mary Celeste po nagrodę. Firma J.H. Winchester & Company zamiast docenić jego poświęcenie oskarżyła go o akt piractwa, wymordowanie załogi i przejęcie statku celem wyłudzenia nagrody. Takie oskarżenie było bardzo poważne, toteż sprawą natychmiast zainteresował się Scotland Yard. 17 grudnia rozpoczęło się śledztwo pod dowództwem przewodniczącego sądu na Gibraltarze. Przesłuchania prowadził prokurator generalny Gibraltaru, Frederick Solly Flood, pełniący również rolę rzecznika generalnego i przedstawiciela królowej w admiralicji. Flood opisywany był jako człowiek, którego arogancja i nadęcie były odwrotnie proporcjonalne do jego ilorazu inteligencji. Oraz jako typ człowieka, który kiedy raz sobie coś namyślił, był nie do przekonania. Po wysłuchaniu zeznań Devaux i Wrighta, prokurator Flood doszedł do wniosku, że z całą pewnością na Mary Celeste popełniono przestępstwo. Jego pierwsza teoria zakładała, że marynarze z Dei Gratii wymordowali załogę Mary Celeste, by wyłudzić nagrodę, a skoro tak, to z pewnością musieli pozostawić jakieś ślady. Zlecił zatem dokładne zbadanie Mary Celeste. 23 grudnia inspektor morski John Austin przeszukał nadwodną część statku, zaś zbadanie kadłuba pod wodą zlecono nurkowi, Ricardo Fortunato. Raport Austina nie zawierał wielu nowych informacji. Inspektor zauważył brak jednej z łodzi ratunkowych, ślady ostrego narzędzia po obu stronach dziobu, a także uszkodzone nadburcie, na którym znalazł wyraźne ślady ostrego narzędzia w miejscu, gdzie prawdopodobnie łódź była wodowana. Opisał także, że pomimo dokładnego sprawdzenia każdego zakamarka statku, nie znalazł żadnego śladu ognia ani wybuchu. Zauważył za to fiolkę oleju do maszyny do szycia, która o dziwo dalej stała na swoim miejscu. Nie byłoby tak, gdyby opuszczony statek przepłynął przez sztorm. Nie można wykluczyć, że któryś z marynarzy znalazł fiolkę na podłodze i odłożył ją na miejsce. W końcu od odkrycia Mary Celeste do wpłynięcia do portu w Gibraltarze minęło kilka dni. Z jakiegoś powodu zarówno Austin, jak i sąd zupełnie zignorowali tą możliwość. Oprócz tego Austin wspomniał o śladach na kapitańskim mieczu przypominających krew. Ricardo Fortunato, zbadawszy podwodną część kadłuba, uzupełnił raport Austina o swoje uwagi. Pod linią wody nie znalazł żadnych poważnych uszkodzeń. Zwrócił uwagę na głębokie nacięcie na prawej burcie około pół metra powyżej linii wody oraz zadrapania wyglądające, jakby statek dostał się pomiędzy rozwierające się nożyce. Zaznaczył jednak, że ślady te mogły świadczyć po prostu o drobnej kolizji Mary Celeste z jakimś obiektem. Zarówno John Austin, jak i Ricardo Fortunato nie znaleźli żadnych śladów mogących sugerować, że na statku popełniono przestępstwo i taki wniosek został zawarty w raporcie. Kolejna inspekcja została przeprowadzona przez grupę kapitanów marynarki. Potwierdzili oni spostrzeżenia Austina, że uszkodzenia nadburcia zostały wykonane celowo, prawdopodobnie siekierą. W pobliżu jednego z takich głębokich nacięć znaleźli oni plamy, które mogły być plamami krwi. Prawdopodobnie podczas jednego z przeszukań odkryto, że w ładowni 9 z 1701 beczek ze spirytusem jest pustych. Późniejsze badania wykazały również, że te 9 beczek wykonane było z innego rodzaju drewna niż pozostałe. Trafiłem również na informację, że jeszcze na oceanie marynarze z Dei Gratii stwierdzili, że jedna z beczek jest zapełniona jedynie w 1/3. Niektóre źródła twierdzą natomiast, że brak alkoholu w 9 beczkach stwierdzono dopiero w Genui przy rozładunku, co jednak wydaje się mniej prawdopodobne w świetle wyników śledztwa. Najważniejsze jest jednak to, że druga inspekcja potwierdziła wnioski pierwszej. Kapitanowie zgodzili się z Austinem, że nic nie wskazuje, aby na Mary Celeste doszło do przestępstwa.
15 stycznia do Gibraltaru przybył James Winchester, główny udziałowiec Mary Celeste. Chciał dowiedzieć się, kiedy jego statek zostanie zwolniony. Stojąc w porcie, nie zarabiał, a w Genui czekano na ładunek. Prokurator Flood zażądał od Winchestera wpłacenia poręczenia w wysokości 15 tysięcy dolarów. Winchester takiej kwoty nie miał. Próbował z Floodem negocjować. Tymczasem prokurator Flood postanowił poinformować swoich zwierzchników o postępach w śledztwie. Nie dał jednak wiary raportom inspektorów. Uznał, że ma do czynienia z dobrze zakamuflowanym spiskiem i za punkt honoru przyjął jego odkrycie i ujawnienie. Skoro jednak nie napotkano śladów winy marynarzy Dei Gratii, prokurator musiał wymyślić inną teorię. I wymyślił. 22 stycznia wysłał do zarządu handlu w Londynie raport opatrzony swoimi komentarzami i wnioskami. Flood twierdził, że załoga dorwała się do alkoholu w ładowni, po czym w pijackim szale zamordowała kapitana, jego żonę i córkę, a także oficerów. Siekierami starali się zasymulować ślady kolizji, po czym wsiedli do szalupy i odpłynęli w nieznanym kierunku. Adwokaci do rewelacji Flooda podeszli bardzo ostrożnie. Zwrócili uwagę, że załoga była dobrze dobrana, a kapitan był człowiekiem o wysokiej moralności i nie dopuściłby do uszczuplenia ładunku. Najważniejszy był jednak fakt, że Mary Celeste przewoziła alkohol denaturowany, przemysłowy, nieprzeznaczony do spożycia. Zanim załoga opróżniłaby chociaż jedną beczkę, prawdopodobnie śmiertelnie by się zatruła. Teoria była atakowana nie tylko przez Anglików. Horatio Sprague, amerykański konsul na Gibraltarze, sam zlecił inspekcję, której dokonał kapitan Schufeld. On również nie znalazł śladów przestępstwa, choć jego spostrzeżenia nie do końca pokrywały się z wnioskami poprzedników. Uznał on bowiem, że ślady na dziobie nie były skutkiem działań człowieka, a były naturalnym efektem oddziaływania morza na drewno. W międzyczasie trwały przepychanki słowne z Winchesterem. Ten w pewnym momencie zorientował się, że Flood podejrzewał go o zlecenie załodze morderstwa kapitana Briggsa w ramach jakiegoś spisku. Cierpliwość Winchestera skończyła się 29 stycznia. Doszło wtedy do ostrej wymiany zdań z Floodem. Winchester twierdził, że kapitan Briggs był człowiekiem o nieposzlakowanej opinii i silnym charakterze i jako taki nie porzuciłby statku niedoprowadzony do skrajności. Zeznał również, że załoga Mary Celeste była zgrana i starannie dobrana, więc o żadnym buncie nie może być mowy, a Briggs jako człowiek uczciwy i trzymający się zasad nie pozwoliłby na uszczuplenie ładunku i pijaństwo na pokładzie. Skoro kolejna jego teoria nie znalazła zrozumienia, prokurator Flood natychmiast wystosował nową. Według niej to kapitan Briggs miał znienacka wymordować załogę, po czym w pobliżu Azorów zaczekać na Morehouse'a płynącego Dei Gratią. Następnie Briggs miał albo się gdzieś ukryć, albo zginąć w międzyczasie i dlatego go nie odnaleziono. Głównym argumentem prokuratora były krwawe ślady na kapitańskim mieczu, a także fakt, że podobno przed wypłynięciem widziano obydwu kapitanów w jednej tawernie. Na polecenie sądu natychmiast zlecono analizę rzeczonych śladów na klindze oraz na pokładzie. Już 30 stycznia były znane jej wyniki. Czytając raport doktora J. Petrona, Flood musiał mieć nietęgą minę. Badania ostrza wykazały, że brunatne ślady to nie krew, a cytrynian żelaza, będący prawdopodobnie efektem prób czyszczenia zardzewiałego miecza sokiem z cytryny. Również ślady na pokładzie okazały się nie być krwią. Jak łatwo się domyślić, sąd nie dał wiary oskarżeniom Flooda. W swoim uporze prokurator nie sprawdził jednej oczywistej kwestii, czy Briggsowi opłacałoby się wyłudzać nagrodę. Kapitan Briggs był przecież udziałowcem w Mary Celeste. Proste obliczenia wskazywały wyraźnie, że nie dość, że Briggs ponosiłby bardzo duże ryzyko, to jeszcze byłby na tej operacji stratny. Sąd wskazywał też, że obaj kapitanowie byli ludźmi o nieposzlakowanej opinii, doświadczonymi i uczciwymi. Ich udział w takim spisku wydawał się nieprawdopodobny. Kolejna spiskowa teoria prokuratora Flooda upadła. Wcale go to nie zniechęciło, wrócił do punktu wyjścia i uznał, że jeśli kapitan Briggs nie brał udziału w spisku, to cała wina leży po stronie Morehouse'a i reszty załogi Dei Gratii. Tym razem, aby jego teoria została potraktowana poważnie, postanowił formalnie oskarżyć całą załogę Dei Gratii. Wygłosił długą i jak mu się wydawało przekonującą mowę oskarżycielską, w której przedstawił, jak to według niego z zimną krwią wymordowano ludzi na Mary Celeste. Przyznał jednak, że jego zarzuty wobec kapitana Briggsa i jego załogi nie potwierdziły się, a statek przebadano na każdy możliwy sposób. Uznał więc, że statek wraz z ładunkiem może zostać zwolniony. Stało się to 25 lutego 1873 roku. W 2 tygodnie później Mary Celeste opuściła Gibraltar pod dowództwem kapitana George'a Blatchforda z Massachusetts. Resztę załogi zrekrutowano na miejscu. Nowa, stara teoria prokuratora Flooda ponownie nie znalazła zrozumienia sędziów. Po 3 miesiącach wysłuchiwania coraz dziwniejszych i coraz bardziej absurdalnych teorii, w marcu ich cierpliwość wyczerpała się. Niektórzy nawet twierdzili, że Flood postradał zmysły. Koniec końców, Frederick Solly Flood został odsunięty od śledztwa i oskarżony o nadużycie prawa i ukarany naganą.
Biorąc pod uwagę wszystkie przesłanki, poszlaki, ślady i dowody, a także zeznania, sąd pod przewodnictwem Sir Jamesa Cochrane'a oczyścił Davida Morehouse'a i jego załogę ze wszystkich zarzutów. Wprawdzie śledztwo nie ujawniło, co spowodowało zniknięcie załogi Mary Celeste, ale sąd uznał, że marynarzom z Dei Gratii należy się pochwała za poświęcenie oraz nagroda za uratowanie statku i ładunku. Nagroda jednak zamiast zadośćuczynić wysiłkom marynarzy wzbudziła jedynie niesmak i oburzenie. Była bowiem skandalicznie mała. Cochrane ogłosił bowiem, że załodze Dei Gratii należy się równowartość 1700 funtów, czyli 1/5 wartości statku i ładunku, podczas gdy wszyscy spodziewali się, że załoga otrzyma 2, a nawet 3-krotnie więcej. Cochrane wypowiedział się mocno krytycznie o Morehouse'ie, który podczas przesłuchań podjął samowolnie decyzję o odesłaniu Dei Gratii pod dowództwem Devo, aby mogła dostarczyć ładunek do Genui. Obliczona na $8,300 nagroda została pomniejszona o koszty sądowe i wydatki, które pochłonęło śledztwo. Decyzja sądu wywołała sensację. Był to prawdopodobnie pierwszy raz, gdy brytyjskiej admiralicji nie udało się znaleźć przyczyny zaginięcia całej załogi statku. Była to sensacja zupełnie bezpodstawna i wynikała z niezrozumienia działania sądów. Sąd admiralicji w Gibraltarze miał za zadanie wyjaśnić, czy na Mary Celeste doszło do przestępstwa i czy wobec tego załodze Dei Gratii należy się nagroda za sprowadzenie statku do portu. Z kolei Scotland Yard miał za zadanie zbadać, czy podnoszone przez prokuratora Flada oskarżenia o wymordowanie załogi były prawdziwe. Zarówno jedni, jak i drudzy wywiązali się z zadania. Sąd orzekł, że statek był ubezpieczony, nie doszło do żadnych nadużyć, a ponieważ nie doszukano się znamion przestępstwa, nagroda Morehouse'owi i załodze się należy. Scotland Yard wykazał, że do żadnego morderstwa nie doszło, więc ich zadanie się skończyło. W żadnym momencie zadaniem śledztwa nie było wykrycie, co stało się z kapitanem Briggsem i jego załogą. Z tego powodu ta kwestia pozostała otwarta. Śledztwo zostało zamknięte. Tutaj drogi Mary Celeste i załogi Dei Gratii rozeszły się. Ale to wcale nie koniec historii. 26 lutego ukazał się w gazecie New York Times artykuł o Mary Celeste, będący przedrukiem z dwa dni wcześniejszego Boston Post. Z oczywistych względów informacje podróżujące przez Atlantyk docierały ze sporym opóźnieniem. Z tego powodu obie gazety na podstawie bardzo niepełnych informacji insynuowały atak piratów. Artykuł głosił: oficerowie brygu prawdopodobnie zamordowani na morzu. Z Boston Post 24 lutego. Obecnie uważa się, że wspaniały bryg Mary Celeste o tonażu blisko 236 ton, dowodzony przez kapitana Benjamina Briggsa z Marion, Massachusetts, został pochwycony przez piratów w drugiej połowie listopada oraz że po zamordowaniu kapitana, jego żony, dziecka i pozostałych oficerów okręt został porzucony w pobliżu Azorów, gdzie nikczemnicy prawdopodobnie przybili do brzegu. Bryg opuścił Nowy Jork 17 listopada w kierunku Genui załadowany alkoholem i mówi się, że załoga składała się głównie z obcokrajowców. Obecnie istnieje teoria, że niektórzy z tych ludzi prawdopodobnie uzyskali dostęp do ładunku i w ten sposób zostali pobudzeni do desperackiego czynu. Mary Celeste została odkryta przez brytyjski bryg Dei Gratia dowodzony przez kapitana Morehouse'a, który opuścił Nowy Jork około połowy listopada. Kadłub Celeste został znaleziony w dobrym stanie i bezpiecznie odholowany na Gibraltar, gdzie od tego czasu pozostaje. Zamieszanie, w którym wiele rzeczy znaleziono na pokładzie, w tym odzież damska i tym podobne, doprowadziło do podejrzeń o zło i akt przemocy, które w żaden sposób nie wygasły. Jeden z ostatnich listów z Gibraltaru otrzymanych w Bostonie mówi: sąd wiceadmiralicji zasiadł wczoraj i będzie ponownie zasiadać jutro. Odzyskano ładunek brygu, a jutro statek zostanie przejęty. Ogólna opinia jest taka, że na pokładzie doszło do przestępstwa, ponieważ plamy krwi na ostrzu miecza, w kabinie i na poręczach, z ostrym nacięciem na drewnie, wskazują, że użyto siły lub przemocy, ale jak lub przez kogo pozostaje zagadką. Wkrótce po odebraniu statku uznano za możliwe, że mogło dojść do kolizji. Gdyby tak się stało, a oficerowie i załoga brygu uratowaliby się, to już dawno by ich odnaleziono. Ufamy, że jeśli ktokolwiek z kapitanów z Nowej Anglii będzie w stanie udzielić jakichkolwiek informacji lub wskazówek dotyczących obcych łodzi lub marynarzy lądujących na którejkolwiek z wysp w ciągu ostatnich 90 dni, dostrzeże ich znaczenie. W tym czasie w Europie cały proces dobiegał już końca. W nim wykluczono jakiekolwiek przestępstwo na pokładzie Mary Celeste. Choć wydaje się to mało prawdopodobne, nie możemy z całą pewnością stwierdzić, że badający statek czegoś nie przeoczyli. Pozwolę sobie zatem na rozpatrzenie tej teorii później. Warty zaznaczenia jest fakt, że temat był dość medialny jak na ówczesne czasy. Na przykład 15 marca temat poruszył nowojorski New York Herald.
25 marca 1873 roku w londyńskiej gazecie Lloyd's List pojawia się drukiem wzmianka o statku, który dotarł do Genui z Nowego Jorku. Nazwa statku jest jednak wydrukowana z błędem. Maria Celeste zamiast Mary Celeste. Można z dużą pewnością stwierdzić, że jest to pierwsze takie przeinaczenie w druku. Wcześniej zdarzały się podobne błędy, ale tylko podczas odręcznych notatek. Mary Celeste opuściła Genuę 26 czerwca 1873 roku i skierowała się do Nowego Jorku, gdzie dotarła 19 września. Cała sprawa w połączeniu z poprzednimi historiami sprawiła, że statek nabawił się już opinii przeklętego, a przynajmniej pechowego. To sprawiło, że stała przy nabrzeżu bezczynnie. W międzyczasie, jak wiele źródeł podaje, w 5 miesięcy po śledztwie u wybrzeży Hiszpanii znaleziono łódź, której znajdowało się 5 znacznie rozłożonych ciał, a jedno z nich było owinięte w amerykańską flagę. To mogłoby sugerować kapitana Briggsa i część załogi. Trudno jednak to zweryfikować. Tym bardziej, że inne źródła z kolei podają, że łodzie były dwie, jedna z 5 ciałami, druga z jednym owiniętym flagą. Jeszcze inne opisują 2 ciała przywiązane do resztek szalupy. Czy mogli to być uciekinierzy z Mary Celeste? Mogli. Czy byli? Jest to prawdopodobnie niemożliwe do ustalenia. Jako że sprawa pozostała niewyjaśniona przez sąd, za próby jej rozwiązania wzięli się amatorzy. Dziennikarze, pisarze, miłośnicy tajemnic. Każdy starał się o jak najwiarygodniejszą historię na podstawie znanych faktów. A gdy jakichś brakowało, wymyślał swoje i wplatał je w opowieść. W ten sposób prawda i fikcja zaczęły się przeplatać w kolejnych artykułach i opowiadaniach. Statek spędził przy nabrzeżu kilka miesięcy, przynosząc straty. W końcu w lutym 1874 roku jej właścicielom udało się pozbyć pechowego statku. Sprzedali go, choć ze sporą stratą, grupie biznesmenów z Nowego Jorku. Również i oni przekonali się o złej sławie Mary Celeste, co zresztą nie umknęło prasie. Statek pływał po wodach Indii Zachodnich i po Oceanie Indyjskim, regularnie przynosząc straty. Wodą na młyn teorii o przeklętym statku stała się kolejna tragedia. W lutym 1879 roku statek dotarł do wyspy Święta Helena, gdzie szukano ratunku dla chorego kapitana. Niestety, kapitana Edgara Tadhila nie udało się uratować. Był on trzecim po McClellanie i Briggsie przedwcześnie zmarłym kapitanem tego okrętu. Nadmienić trzeba, że większość źródeł zgodnie podaje, że kto mógł, pozbywał się statku tak szybko jak to możliwe. I przez czas od tragedii Mary Celeste zmieniała właścicieli od kilku do nawet 12 razy. W lutym 1880 roku statek po raz kolejny zmienił właścicieli. Została nimi grupa Bostończyków, kierowana przez Wesleya Gove'a. Nowym kapitanem został Thomas L. Fleming, który piastował to stanowisko do 1884 roku. Przez te lata Gove usilnie starał się skłonić Mary Celeste do przynoszenia mu zysku. Port rejestracji statku zmieniał się kilka razy, by ostatecznie ponownie stał się nim Boston. Tymczasem w styczniu 1884 roku sprawa tragedii rozgorzała na nowo. Wtedy to w popularnym czasopiśmie The Cornhill Magazine opublikowano długi artykuł zatytułowany J. Habakkuk Jeffson Statement. Sprawozdanie J. Habakkuka Jeffsona. Joseph Habakkuk Jeffson był, jak twierdził, doktorem medycyny z Uniwersytetu Harvarda, weteranem wojny secesyjnej i cudownie ocalałym pasażerem Mary Celeste. Brzmi sensacyjnie? Jak najbardziej. Pozwólcie zatem, że pokrótce przedstawię wam jego historię. Zacznijmy od tego, dlaczego Jeffson postanowił opowiedzieć swoją historię dopiero teraz, 12 lat po tragedii. Twierdził on, że owszem, chciał i próbował nawet zrobić to wcześniej, jednak angielski urzędnik, do którego się zgłosił, nie uwierzył w jego historię i wyśmiał go. Podobnie postąpiła rodzina Jeffsona, więc ten, skoro nikt mu nie wierzył, dał sobie spokój. Teraz jednak, czując zbliżającą się śmierć, postanowił spisać swoje wspomnienia na temat tragedii, aby nie zabierać ich ze sobą do grobu. Jeffson na początku tekstu przytacza artykuł z Gibraltar Gazette z 4 stycznia 1874 roku. W nim znajdował się skrócony zapis historii. Statek o nazwie Mary Celeste został odkryty przez marynarzy innej jednostki, brygantyny Dei Gratia. Choć dziennik pokładowy znalezionego statku był prowadzony nieregularnie, można było wyczytać, że Mary Celeste płynęła z Bostonu do Lizbony z ładunkiem łoju do wyrobu świecy, mydła oraz zegarkami. Na pokładzie odkryto ślady obecności kobiety, staroświecki miecz noszący ślady czyszczenia, a także całe wyposażenie w stanie nienaruszonym. W dzienniku nie było ani słowa o sztormie, a na maszynie do szycia leżała koronka, którą strąciłoby najdrobniejsze poruszenie. To wykluczało ucieczkę załogi z powodu złej pogody. Potwierdzała to obecność wszystkich szalup. Ponadto artykuł przytacza wypowiedź kapitana Dei Gratii, pana Daltona, który przyznał, że nie jest w stanie wyjaśnić, w jaki sposób zaginęła załoga statku. Następnie dr Jeffson cytuje telegram z Bostonu, jaki miał trafić do wszystkich angielskich gazet po tragedii. Brzmi on tak.
Brygantyna o ładowności 170 ton należała do White, Russell and White, importerów win z Bostonu. Kapitan J.W. Tips, długoletni współpracownik firmy, był znany jako wytrawny marynarz i człowiek na wskroś uczciwy. W rejsie towarzyszyła mu 31-letnia żona i najmłodsze 5-letnie dziecko. Załoga liczyła 7 marynarzy, łącznie z 2 kolorowymi i chłopca pokładowego. Zabrano 3 pasażerów, znanego bruklińskiego specjalistę od chorób płucnych, doktora Habakuka Jeffsona, wybitnego działacza na rzecz abolicjonizmu w pierwszych dniach tego ruchu. Jego pamflet, zatytułowany Gdzie twój brat, poruszył opinię publiczną jeszcze przed wojną. Pozostali pasażerowie to pan Jay Harton, pisarz na usługach firmy, i pan Septimus Goring, mulat z Nowego Orleanu. Prowadzone we wszelkich możliwych kierunkach dochodzenie nie dało żadnych rezultatów co do wyjaśnienia losu owych 14 nieszczęsnych ludzkich istnień. Utrata doktora Jeffsona odczuwana będzie dotkliwie zarówno w kręgach politycznych, jak i naukowych. Później Jeffson nie przechodzi, jak można by się spodziewać, do historii tragicznego rejsu, a opisuje swoją przeszłość. Miała ona bowiem istotny wpływ na jego ocalenie. Jeffson został dość ciężko ranny podczas wojny. Uratował go człowiek imieniem Murray, który przyjął go do domu i zapewnił opiekę. Doktor Jeffson przejął po ojcu poglądy i sprzeciwiał się niewolnictwu. Zyskał tym przychylność czarnoskórej służby Murraya, a zwłaszcza staruszki, która cieszyła się ogromnym szacunkiem wśród pozostałych. Pewnego dnia podeszła do niego i w tajemnicy przekazała mu amulet, ucho wykute z czarnego kamienia. Zrobiła to, gdyż jak powiedziała, otaczający ją czarnoskórzy są albo bardzo złymi, albo bardzo głupimi ludźmi. Jeffson zaś, choć nigdy nie zrozumie wagi podarku, jest człowiekiem jego godnym, gdyż traktuje murzynów z szacunkiem i walczy o ich prawa. Jeffson potraktował to zajście raczej z rozbawieniem, ale postanowił kamyk zatrzymać i przekazać przyjacielowi z Nowojorskiego Instytutu jako geologiczny okaz. Gdy Jeffson wygoił rany i dotarł w końcu do owego przyjaciela, dowiedział się, że kamień jest w istocie fragmentem meteorytu i częścią większej całości. Najwyraźniej było to odłamane ucho jakiegoś posążka. Minęło kilka lat. Pewnego dnia dr Jeffson poczuł się źle. Lekarz stwierdził wzrosty w płucu i zalecił długą podróż morską. Szczęśliwym trafem chory trafił na młodego człowieka nazwiskiem Russell, którego ojciec był udziałowcem firmy White, Russell and White. Zaproponował mu on podróż statkiem Marie Celeste, który miał wkrótce wyruszyć z Bostonu do Lizbony. W ten sposób autor artykułu w Cornhill Magazine w końcu przeszedł do sedna sprawy – opowieści o tragicznej podróży. Joseph Habakuk Jeffson dotarł do Bostonu 12 października 1873 roku i z miejsca udał się do biur firmy, aby zapisać się na rejs. Tam poznał innego mężczyznę, który chciał udać się w podróż statkiem – Septimusa Goringa. Goring był mulatem o dosyć nieprzyjemnej aparycji, miał chorowitą, żółtawą cerę i blizny po ospie. Głos miał jednak aksamitny, melodyjny, a jego słownictwo wskazywało, że jest człowiekiem wykształconym. Jeffson z odrazą spostrzegł, że gdy Goring wypełniał dokumenty, pióro trzymał jedynie kciukiem i resztą dłoni, gdyż pozostałe palce miał odrąbane. Tego wieczora autor zapoznał się również ze statkiem i kapitanem Tipsem. Okazał się on człowiekiem bardzo sympatycznym i z miejsca zaprosił Jeffsona do siebie na wino. Wtedy też doktor dowiedział się, że kapitan planuje ze sobą zabrać żonę i syna do Diego. Dalszy przebieg podróży znany jest z dziennika, który Jeffson prowadził. Według niego statek wyszedł z portu 16 października. W ostatniej chwili z załogi wykruszyło się 2 marynarzy i kapitan Tips musiał zatrudnić kogoś na zastępstwo. W ten sposób załoga wzbogaciła się o 2 czarnoskórych mężczyzn. Okazało się niestety, że nie są oni doświadczeni i nie mogą pełnić żadnych odpowiedzialnych funkcji. W tym momencie na statku znajdowało się 2 nowych członków załogi będących murzynami, trzecim był kucharz. Goring miał czarnego służącego, a sam był mulatem. Jak więc Jeffson zauważa, społeczność na statku była dość srokata. Z chwilą wypłynięcia na statku zaczęły się dziać rzeczy dość dziwne, choć jeszcze nie niepokojące. Już następnego dnia Jeffson i kapitan Tips zastali Goringa w kapitańskiej kajucie. Goring jednak wyjaśnił, że nie zna morskich zwyczajów i nie wiedział, że nie należy wchodzić do pokoju kapitana. Okazało się, że zainteresowały go chronometry, na temat których posiadał wiedzę i potrafił je wycenić z dokładnością do kilku dolarów. Kolejnym ciekawym spostrzeżeniem zanotowanym w dzienniku było, że Goring chętnie rozmawia z czarnoskórymi marynarzami, a jak Jeffson twierdzi, mulaci zwykle wolą ignorować swoje czarne pochodzenie. Stąd mulat utrzymujący przyjazne stosunki z czarnymi był widokiem dosyć niecodziennym. Kolejne dni upływały spokojnie i autor dziennika tylko rejestrował na sobie przeszywający wzrok Goringa. Zauważył też, że Goring ślęczał nad mapą z kompasem, jakby na własną rękę wyznaczał pozycję statku. Jeffson przyglądał mu się z podziwem. Wtem 22 października wydarzył się wypadek.
Rano Jeffson, przechadzając się po pokładzie, usłyszał huk ze swojej kabiny. Okazało się, że to Goring w kajucie obok czyścił, jak mu się wydawało, nienaładowaną broń, gdy ta nagle wypaliła. Kula przebiła ścianę i trafiła w miejsce, gdzie byłaby głowa doktora, gdyby akurat spał. Przerażony Goring wybiegł z kabiny, ale na korytarzu natknął się na Jeffsona, całego i zdrowego. Cały incydent został obrócony w żart. Tego samego dnia wydarzyło się nieszczęście. Zaginęła żona i syn kapitana. Mimo wielokrotnych przeszukań nie udało się ich odnaleźć, a zrozpaczony kapitan dwa dni później popełnił samobójstwo, strzelając sobie w głowę. Obudzony hukiem wystrzału Jeffson pobiegł do kapitańskiej kajuty, gdzie zastał przerażonego Goringa pochylającego się nad ciałem. Kolejne dni upłynęły na żałobie oraz rozmyślanach Jeffsona i Hartona na temat Goringa. Jego dziwne zachowanie wzbudziło bowiem ich uwagę. Harton zakładał, że Goring jest tajnym detektywem, a swoje przypuszczenia oparł na książce Goringa, jaką znalazł. Był to w istocie album pełen wycinków z gazet na temat morderstw. 31 października miał miejsce kolejny incydent. Jeffson nie mógł usnąć i jedynie łapał w nocy krótkie drzemki. Na wpół we śnie, na wpół na jawie dojrzał ciemną postać przeciskającą się przez uchylone drzwi. Doktor poderwał się przerażony i sięgnął po broń, ale natychmiast zawstydził się reakcją, gdy okazało się, że to Goring wszedł po cichu, aby prosić o lekarstwo na ból zęba. Tydzień później Jeffson pokazywał Hartonowi otrzymane kilka lat wcześniej kamienne ucho, gdy znikąd pojawił się Goring. Również i jemu doktor opowiedział historię talizmanu. Ten zaś polecił sprawdzić, jak ten talizman działa na czarnoskórych. Murzyn przy sterze, ujrzawszy amulet, podekscytował się i kiwał głową, zadumiony, mówiąc coś w swoim języku. Goring, służący za tłumacza, stwierdził, że amulet jest bezwartościowy i należy go wyrzucić za burtę, po czym zamachnął się, ale Jeffson zatrzymał jego rękę i odebrał własność. Najwyraźniej ten przedmiot był niezwykle ważny dla czarnoskórych. Kolejnego dnia ludzie na statku zaobserwowali w oddali ląd, uznali jednak to za złudzenie, gdyż powinni być przynajmniej 500 mil od niego. Wkrótce okazało się, że istotnie był to ląd. To była Teneryfa, a oni zboczyli z kursu. Cały dzień Jeffson z Hartonem rozważali, jakim cudem znaleźli się u wybrzeży Afryki zamiast Hiszpanii. Ale już w nocy sytuacja się wyjaśniła. I tu kończy się dziennik doktora Josepha Habakuka Jeffsona, a zaczynają jego wspomnienia. Tamtej nocy służący Goringa zwabił Jeffsona na pokład, gdzie doktor został związany. Na pokładzie miała miejsce masakra i wszyscy biali zostali wymordowani. Oprócz Jeffsona, którego czarnoskórzy nie odważyli się tknąć, a nawet bronili go. Jak wytłumaczył mu Goring, kamienne ucho jest według wierzeń murzynów elementem ich świętego posągu. Goring zaś okazał się zimnym mordercą, który od lat mordował białych. Teraz zaś planował uciec do Afryki i objąć rządy nad murzyńskim plemieniem. Marie Celeste została porzucona, a czarnoskórzy, Goring i Jeffson udali się na brzeg w łodziach dzikich, które w międzyczasie dobiły do statku. Po długim i wyczerpującym marszu dotarli do wioski murzyńskiej, gdzie Jeffson został doprowadzony do świątyni, a jego amulet dopasowany do znajdującego się tam posągu. Gdy okazało się, że pasuje, tubylcy otoczyli Jeffsona czcią i w jednej chwili z więźnia stał się półbogiem. Tej nocy do Jeffsona przyszedł Goring i wyjawił mu swój plan. Pragnął on bowiem zostać królem tego plemienia, a otoczony czcią doktor stał mu na przeszkodzie. Nie mógł go zabić, nie narażając siebie, więc postanowił pomóc mu w ucieczce. Wyraził też prośbę, aby Jeffson przekazał opinii publicznej, że to Goring stoi za licznymi morderstwami białych, gdyż inaczej nie będzie czerpał z tego wystarczającej satysfakcji. Również on był winny śmierci rodziny kapitana, jego samego, a także zboczenia z kursu. Goring odprowadził Jeffsona na brzeg, gdzie polecił wsiąść mu do łodzi. Powiedział, że tubylcom przekaże, że ich niebiański kurier wrócił do nieba, a sam ogłosi się ich królem. 5 dni później na wycieńczonego Jeffsona natrafił statek Monrovia, który go uratował. Tak kończy się niezwykły artykuł z The Cornhill Magazine. Czy możemy wierzyć w tak zdumiewającą historię? W przeciwieństwie do nas, ludzie w chwili opublikowania nie mieli możliwości weryfikacji zawartym w nich informacji. Teraz sytuacja wygląda zupełnie inaczej, więc sprawdźmy. Nie zgadza się nazwa statku. Nie zgadza się ładunek. Nie zgadzają się daty. Nie zgadza się nazwisko kapitana Mary Celeste ani Dei Grati. Nie zgadza się płeć dziecka. Nie zgadza się port początkowy ani docelowy. Nie zgadza się liczba osób na statku. Nie zgadza się liczba szalup. Zrozumiałym wydaje się przeinaczenie niektórych faktów po 12 latach od wydarzeń, ale czy to możliwe, żeby pomylić się w aż tak wielu? Ówcześni ludzie nie mieli takich zmartwień. Po publikacji artykułu zrobiło się bardzo głośno. Wiele ludzi nawoływało do zorganizowania wyprawy do wybrzeży Afryki w celu schwytania i ukarania Goringa. Ruch ten osiągnął taką skalę, że głos musiała zabrać sama redakcja The Cornhill Magazine. Próbowali oni tłumaczyć, że opisana historia jest niczym innym jak fikcją literacką, opowiadaniem napisanym przez mało znanego pisarza, Artura Conana Doyle'a.
bez skutku. Tekst przyszłego twórcy postaci Sherlocka Holmesa wywarł ogromny wpływ na postrzeganie sprawy Mary Celeste. Przez wiele lat wiele opracowań przytaczało jako fakty fragmenty opowiadania, a zwłaszcza jego początek, czyli spreparowane na potrzeby historii artykuły z gazet. Sprawia to, że ocena jakichkolwiek źródeł pochodzących z czasów po publikacji tego tekstu jest niezwykle trudna. Wróćmy na chwilę do prawdziwej Mary Celeste. Tak jak wspominałem, Thomas L. Fleming był kapitanem do 1884 roku. W sierpniu na tym stanowisku zastąpił go Gilman C. Parker. Zawiązał on z właścicielami spisek. W listopadzie ładownię Mary Celeste wypełniono złomem, beczkami z rybami, gumowymi butami i innymi śmieciami. Ładunek opisany został jako bardzo wartościowy i został ubezpieczony na 30 tysięcy dolarów, co odpowiada dzisiejszym 840 tysiącom dolarów. 16 grudnia kapitan Parker wyruszył wraz ze statkiem i jego cennym ładunkiem do Port-au-Prince, stolicy i głównego portu na Haiti. 3 stycznia Mary Celeste znalazła się w zatoce Gonave, pomiędzy wyspą o tej samej nazwie a brzegiem. W tej cieśninie znajdowała się duża i dobrze znana marynarzom Rafa Rochelois. Plan był pozornie prosty i genialny zarazem. Zatopić okręt, a następnie odebrać pieniądze z ubezpieczenia. Przecież nikt nie będzie nurkował w zatoce, by sprawdzić, czy w ładowni faktycznie znajdują się wartościowe towary. Co mogło pójść nie tak? Parker skierował celowo Mary Celeste na rafę, poważnie uszkadzając dno statku i sprawiając, że ten nie nadawał się już do naprawy. Statek zaczął nabierać wody i wkrótce zatonął. Złośliwość losu, lub też samego przeklętego statku, sprawiła, że osiadł na tyle płytko, że nie zatonął całkowicie. W tym miejscu różne źródła podają różne wersje tego, co zrobił kapitan Parker, skupiając się na różnych aspektach sprawy. Łącząc je jednak razem, otrzymujemy, jak sądzę, spójną wersję wydarzeń. Gdy okazało się, że statek nie zatonął całkowicie, zdesperowany kapitan, obawiając się, że cała sprawa wyjdzie na jaw, podłożył na statku ogień, licząc, że on dokończy dzieła zniszczenia. Spłonęła nadbudówka i fragment pokładu. Niestety ogień pochłonął również dziennik pokładowy z wpisami z czasów tragedii. Następnie załoga udała się na brzeg, gdzie Parker sprzedał amerykańskiemu konsulowi uratowany ładunek za $500. Za resztę wartości ustanowiono roszczenia ubezpieczeniowe. Bardzo szybko jednak wyszło na jaw, że ładunek był bezwartościowy i w lipcu 1885 roku Parker i wspólnicy zostali oskarżeni o próbę wyłudzenia odszkodowania. Oprócz tego Parker został dodatkowo oskarżony o akt baraterii, czyli umyślnego uszkodzenia ładunku statku lub oszustwa na szkodę armatora. Za baraterię groziła wtedy kara śmierci. Najpierw odbył się proces dotyczący spisku. W tej kwestii sędziowie nie mogli dojść do porozumienia. Część sędziów obawiała się, że uznanie Parkera winnym spisku będzie miało wpływ na wyrok w sprawie baraterii. Zamiast przeprowadzać długi i kosztowny proces, 15 sierpnia doprowadzono do ugody. Właściciele Mary Celeste musieli wycofać żądania odszkodowań, a także oddać już wypłacone im pieniądze. W procesie o baraterię kapitanowi Parkerowi darowano winę i puszczono go wolno, ale jego reputacja legła w gruzach. Zmarł w biedzie już 3 miesiące później. Jeden z jego współoskarżonych postradał zmysły, a drugi popełnił samobójstwo. Tym razem nikomu nie opłaciło się podnosić Mary Celeste z dna i remontować. Została na dnie cieśniny, powoli pogrążając się w mule i rozpadając się na skutek działań morza. Tak zakończyła się smutna służba przeklętego statku. Jednak fakt, że Mary Celeste przestała istnieć, wcale nie przeszkodził jej historii żyć dalej. Kolejne lata przyniosły kolejne teorie. 17 września 1904 roku Chambers Journal zasugerował, że wszyscy pasażerowie mogli zostać zrzuceni z pokładu przez gigantyczną ośmiornicę lub kałamarnicę. Teoria ta brzmi dość fantastycznie, ale niektóre elementy dają się obronić. Architeutis Dux, czyli kałamarnica olbrzymia, dorasta do 18 metrów długości i znane są przypadki ich ataków na statki. Czy Chambers Journal mógł mieć rację i kałamarnica po kolei wciągała członków załogi w wodę? Do tej teorii wrócimy później. Chwilowo powróćmy do często pomijanej bohaterki historii, brygantyny Dei Gratia. Po incydencie z Mary Celeste jej historia jest mało znana. Wiadomo, że w 1881 roku została sprzedana irlandzkiemu armatorowi. Pływała do 1907 roku, gdy to podczas sztormu statek zerwał cumy i 27 grudnia wpadł na skałę Blackrock w Pembrokeshire Valley. Wraz ze statkiem zatonął dziennik pokładowy, w którym zapisano wydarzenia dotyczące Mary Celeste. Nigdy nie udało się go wydobyć. 40 lat po tragedii, 18 września 1910 roku, ukazał się artykuł w Sunday Magazine na temat Mary Celeste, albo Marie Celeste. Tutaj bardzo wyraźnie widać już mieszanie faktów z fikcją.
Pozwólcie, że przytoczę wam ten artykuł. Spośród wszystkich opowieści o morzu, prawdziwych i fikcyjnych, tajemnica Marii Celeste pozostaje wyjątkowa. Główne fakty w tej sprawie, często powtarzane, były rozważane przez 40 lat bez osiągnięcia satysfakcjonującego rozwiązania. Przypomnijmy, że statek został odnaleziony na Azorach w 1872 roku, opuszczony przez całą załogę i najwyraźniej w doskonałym stanie. Wszystko, co jest znane z tego zaskakującego przypadku, może być szybko opowiedziane. Wypłynęła z Nowego Jorku 7 listopada, dowodzona przez kapitana Benjamina S. Briggsa. Na pokładzie była żona kapitana i jedno małe dziecko. Statek przewoził ładunek ropy naftowej, która została znaleziona jako nienaruszona, gdy opuszczony bryg został przeszukany. Okręt był 28 dni od Nowego Jorku, gdy go znaleziono, co oznacza, że jego podróż przez Atlantyk była pomyślna. Oczywista teoria, że statek został opuszczony w czasie burzy, nie wydaje się uzasadniona, ponieważ olinowanie nie wskazywało na ciężką pogodę, a wszystko na pokładzie okazało się być w wyjątkowym porządku. W kabinie znaleziono maszynę do szycia używaną przez żonę kapitana z kawałkiem materiału nadal trzymanym pod igłą. Zabawki, którymi bawiło się dziecko kapitana, zostały rozrzucone po podłodze. Złoty zegarek kapitański wisiał obok zegara kabinowego. Gdyby doszło do buntu, wygląd kabiny byłby inny. Dokładne badanie statku nie ujawniło żadnych plam krwi ani oznak przemocy jakiegokolwiek rodzaju, więc teoria o piratach nie mogła być podtrzymana. Chociaż wczesna historia Marii Celeste została tak szeroko opublikowana i omówiona, drugi rozdział jej niezwykłej historii, która jest nie mniej dramatyczna, jest prawie nieznany. Załadowana różnymi tandetnymi towarami, fakturowanymi po zawyżonych cenach, została celowo puszczona na brzeg i rozbita na Morzu Karaibskim, aby wyłudzić ubezpieczenie. Ta niezwykła morska tajemnica została odkryta i udowodniona w sądzie przez Artura N. Putmana, nowojorskiego rzeczoznawcę, który jest prawdziwym Sherlockiem Holmesem w rozwiązywaniu morskich tajemnic. Pan Putman powziął swoje podejrzenia na podstawie kilku listów dotyczących ubezpieczenia, które przeszły przez jego ręce. Chociaż sprawa była tak rzadka, że wydawała się nieprawdopodobna, pan Putman udał się na miejsce domniemanego wypadku w bardzo trudnych warunkach. Założył strój do nurkowania i sam zbadał wrak, a także zabezpieczył cenne dowody, przeprowadzając wywiady z tubylcami i lokalnymi urzędnikami w tej odległej krainie, którzy byli w jakikolwiek sposób związani z przestępstwem. Z tych przesłuchań pan Putman przygotował swoją sprawę, wrócił do Nowego Jorku i rozpoczął poszukiwania oryginalnej załogi, która była ówcześnie bardzo rozproszona. Dzięki niestrudzonym wysiłkom kapitan i załoga zostali ostatecznie zebrani i osądzeni. Był to oczywisty przypadek barateri, jak się okazało w procesie. Marii Celeste została obładowana niezwykłą różnorodnością bezwartościowych towarów. Było tam wiele beczek dawno zepsutych ryb, były skrzynki wina, które od dawna nie nadawały się do picia. Statek został rozbity na rafie, w pewnej odległości od brzegu, w idealnie pogodny dzień, kiedy morze było niezwykle spokojne. Udowodniono w sądzie, że marynarz, który był u steru, kilkakrotnie zgłaszał kapitanowi, że zboczyli z kursu. Kapitan kazał mu wykonywać rozkazy i milczeć. Kiedy statek w końcu uderzył, kapitan rozkazał załodze odciąć maszt, aby nadać dramatyczny efekt wrakowi, a wszystkim znajdującym się na pokładzie został rozdany grog. Następnie załoga spokojnie wiosłowała ku brzegowi i zgłosiła stratę władzom. Obszar katastrofy został dobrze dobrany. Był on niezwykle odległy i wymagał kilkudniowej podróży konnej z najbliższego portu. Niemniej jednak pan Putman odbył tę podróż, podążając za poszlakami, a dzięki bardzo zręcznej pracy zarówno jako śledczego, jak i prawnika, udoskonalił swoją sprawę. Na koniec ława przysięgłych nie była jednomyślna, ponieważ jeden z sędziów nie mógł się zdobyć na nałożenie kary śmierci na kapitana. Jeśli chodzi o pierwotną tajemnicę Marii Celeste, nikt nie jest chyba lepiej przygotowany niż pan Putman z jego wieloletnim doświadczeniem i pomysłowością w sprawach związanych z żeglugą morską do wyciągnięcia wniosków z tego bardzo zaskakującego materiału dowodowego. Odrzuca on teorię buntu, piratów czy burzy. Szczególny nacisk kładzie na fakt, że w opuszczonej łodzi zabrakło jednej szalupy, a kapitan i załoga prawdopodobnie użyliby jej do opuszczenia pokładu. Pan Putman odkrył, że lina tej łodzi została przecięta, a nie rozwiązana, wskazując, że kiedy statek został porzucony, zrobiono to z największym możliwym pośpiechem. Jeszcze jeden dowód, który generalnie został przeoczony, to fakt, że dziennik statku kilkakrotnie donosi o złowieszczym dudnieniu i małych eksplozjach z ładowni. Pan Putman uważa zeznania za kompletne. Stwierdza on, że załoga była przerażona serią małych wybuchów w ładunku nafty. Taki ładunek naturalnie wydziela wybuchowy gaz, a takie dudnienie i eksplozje nie są rzadkością. O przerażeniu załogi świadczą zapisy w dzienniku okrętowym. Przypuszcza się, że pewnego dnia, prawdopodobnie przy dobrej pogodzie, doszło do szczególnie gwałtownej eksplozji. Żeglarz mógł zejść pod pokład ze światłem lub palącym się cygarem i wysadzić w powietrze nagromadzone opary. Eksplozja ta była na tyle gwałtowna, że zdmuchnęła pokrywę włazu, który znaleziono w nietypowej pozycji. Ta
Tak wielkie było przerażenie kapitana i jego załogi, że od razu uciekli do łodzi ratunkowej, przycięli linę i wypłynęli w morze. Cokolwiek by nie powiedzieć o autorze artykułu, wyraźnie widać, że dysponował on sporą wiedzą na temat historii Mary Celeste. Zna historię zarówno zaginięcia załogi, jak i próby wyłudzenia odszkodowania. Przytacza również fakty, które trudno potwierdzić. W jego opowieści statek jest nietknięty sztormem, a na maszynie do szycia wciąż leży materiał. To wydaje się być sprzeczne z zeznaniami marynarzy z Dei Gratii. Ich zeznania potwierdzają wprawdzie, że Mary Celeste została opuszczona nagle i w pośpiechu, ale na pokładzie panował bałagan i widać było ślady niedawnego sztormu. Można zatem z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że przytaczane w artykule fakty są efektem podkoloryzowania historii. Sprawcą tego mógł być sam autor lub też mógł on się opierać na wcześniejszych opracowaniach zawierających takie informacje. Autor pisze również o dziwnych dźwiękach i wybuchach w ładowni, które zostały zanotowane w dzienniku pokładowym. Niestety sam dziennik spłonął, nie możemy więc sprawdzić, czy argumenty autora mają pokrycie w rzeczywistości. Dysponujemy jednak wnioskami ze śledztwa, które przebadało statek bardzo dokładnie. Nie znaleziono żadnych śladów ognia ani wybuchów, a jeśli wzmianki o takowych znalazłyby się w dzienniku pokładowym Mary Celeste, z pewnością zwróciłyby uwagę badających sprawę. Ponadto artykuł wymienia jako ładunek ropę naftową, podczas gdy wiadomym jest, że Mary Celeste przewoziła przemysłowy alkohol. Oprócz tego autor nazywa statek Marie Celeste, co jest oczywistym błędem. W 1913 roku temat podjął miesięcznik The Strand Magazine. W lipcowym numerze przedstawił on znane fakty, historię opisaną przez Artura Conana Doyle'a, a także kilka innych opowieści. Artykuł zaczyna się skrótowym przedstawieniem historii, nazywając jednak statek uparcie Marie Celeste, być może przez wpływ opowiadania Doyle'a. Przedstawia pokrótce statek, dodając, że na statku znajdowała się pechowa liczba ludzi. 13. To kłóci się ze znanymi faktami. The Strand myli się również w innych kwestiach. Przytoczona jest taka scena. Na początku września 1872 roku kapitan Ben Griggs, pochodzący z Nowej Anglii, stanął na nabrzeżu East River w Nowym Jorku, obserwując załadunek ostatniej rzeczy do swojej kabiny. Była to maszyna do szycia należąca do jego żony. Pani Griggs miała wyruszyć z mężem w podróż na 500-tonowej Marie Celeste do Genui. Gdy maszyna została umieszczona na pokładzie, na nabrzeżu pojawiła się żona kapitana z 7-letnią córką i 12-letnim synem w towarzystwie właściciela statku. Chłopiec podbiegł do kapitana Griggsa płacząc: „Ojcze, zabierz mnie na wycieczkę tak jak siostrę”. „Spokojnie, chłopcze, nie tak szybko”, odpowiedział jego ojciec. „Odbyłeś ze mną dwie podróże, a teraz właściwe jest, żebyś został w domu, żeby uczęszczać do szkoły”. „Ale będę samotny bez matki i siostry”, odpowiedział chłopiec. „Tak, obawiam się, że tak będzie”, powiedział ojciec z rozwagą. Potem zwracając się do właściciela: „Co pan powie, ser, na to, żeby chłopak dołączył do matki i siostry?” Właściciel statku potrząsnął głową. „Uważam, kapitanie, że chłopiec powinien trzymać się swoich książek”. To załatwiło sprawę. Kiedy bryg odbił od brzegu, syn kapitana pozostał na nabrzeżu obok pracodawcy ojca i płakał, jakby miał złamane serce, aż właściciel zabrał go do sklepu i kupił mu słodycze i zabawki. Jest ona najeżona błędami. Po pierwsze, nazwisko kapitana. To akurat wydaje się słabym zarzutem. Briggs i Griggs brzmią podobnie i może to być wynik pomyłki lub przejęzyczenia. Dalej jednak wcale nie jest lepiej. Kapitan Briggs przybył do East River 20 października. Nie mógł więc patrzeć na załadunek na początku września. Arthur Briggs urodził się w 1865 roku, zaś Sophia w 1870. W dniu wypłynięcia Mary Celeste mieli zatem odpowiednio 7 i 2 lata, a nie 12 i 7. Nie zgadza się również tonaż statku. 500 ton to niemal dwa razy tyle, ile Mary Celeste miała w rzeczywistości. Dalej artykuł opisuje wypłynięcie, znane fakty na temat rejsu, aż do odkrycia opuszczonego statku 5 grudnia przez marynarzy Dei Gratii. Wymienieni zostają kapitan Boyce oraz marynarz nazwiskiem Adams. Oba te nazwiska nie mają nic wspólnego z rzeczywistymi. Później zostaje opisane przeszukanie Marie Celeste, podczas którego marynarze odkrywają brak załogi, idealny niemal porządek i kosztowności na swoich miejscach, a także, że wszystkie łodzie ratunkowe są na miejscu. Wykluczają na miejscu głód, sztorm lub atak piratów jako przyczynę zaginięcia załogi, choć po odkryciu krwawych śladów na mieczu wraca temat napaści. Koniec końców postanawiają odholować statek do Gibraltaru. Dalej następuje podsumowanie artykułu, w którym zebrano najważniejsze fakty. Część jest jak najbardziej prawdziwa, jak brak chronometru czy nienaruszone kosztowności, część podkoloryzowana, jak idealny porządek na statku, a część błędna, jak informacja, że wszystkie szalupy były na miejscu. Widzimy tu zatem już przemieszanie rzeczywistości, domysłów i dopowiedzeń, po raz kolejny przedstawione jako fakty. Następna część artykułu to przedstawienie kilku wersji wydarzeń.
Pierwszą przedstawioną jest sprawozdanie J. Habakuka Jeffsona autorstwa Artura Conana Doyle'a. Autor artykułu podkreśla, że jest to fikcja, ale przytacza anegdotę, że opowiadanie było napisane tak dobrze, że w 1885 roku zostało przedstawione przez Boston Herald jako autentyczne wytłumaczenie tragedii. Kolejną propozycją jest wersja Barry'ego Payne'a. Jego przypuszczeniem jest statek X, którego przetrzebiona chorobą załoga napadła i zmusiła załogę Marie Celeste do dołączenia do siebie, aby uzupełnić braki personelu. Nie mając broni, załoga musiała podporządkować się napastnikom i przejść na statek X, gdzie po odpłynięciu zarazili się chorobą i zmarli. Pan Morley Roberts wraca do teorii spiskowych. Nie widzi innego rozwiązania jak jakiegoś rodzaju przekręt kapitana, który w pewnym momencie poszedł źle. Podejrzewa, że tłem dla całej tragedii były pieniądze. Hipoteza Horace'a Ansley'a Vachela jest dość fantastyczna. Zakłada on możliwość podwodnego wybuchu, być może o podłożu wulkanicznym, wskutek którego na statek miałaby zadziałać mura oszałamiającego gazu. Pod jej wpływem załoga miałaby postradać zmysły i rzucić się za burtę, czy to ratując się przed strasznymi halucynacjami, czy też z innego powodu. Ostatnią przytaczaną możliwością jest ta przedstawiona przez Artura Morrisona. Opisuje on marynarza nazywanego Świętym Joe. Był on potężnym człowiekiem o wręcz nieproporcjonalnie wielkich dłoniach i ramionach. Cieszył się przy tym opinią solidnego i godnego zaufania. Jego przydomek nie wziął się znikąd, był religijnym fanatykiem. Uważał, że ludzkie ciała nie są niczym innym jak pojemnikiem dla wartościowej duszy, a jedynym doczesnym przedmiotem, jaki szanował, był zegar, który pokazując upływ czasu był w stanie uzmysłowić koncept wieczności. Święty Joe trafił na Marie Celeste jako jeden z 13 obecnych na statku ludzi. Pomijając nieistotne szczegóły, przedstawiona tu historia opisuje, jak Święty Joe otruł pozostałych, wyrzucił ich za burtę, uwalniając w jego mniemaniu ich duszę, po czym sam rzucił się w odmęty oceanu, a samotny statek podryfował dalej. Jak widzicie, teorię tę można w zasadzie postawić na równi z opowiadaniem Artura Conana Doyle'a. To, co jest jednak istotne, to fakt, że w tym numerze magazyn zaprosił czytelników do nadsyłania swoich propozycji rozwiązania tajemnicy statku. Wrześniowy numer magazynu zawierał zapowiedź niezwykłej historii, mającej mieć wpływ na wyjaśnienie tajemnicy zaginięcia załogi. Październikowy numer nie przyniósł jednak rozwiązania, a kolejną zapowiedź. Głosiła ona, że już w kolejnym wydaniu ukaże się całkowite wyjaśnienie historii statku. I tak się stało, ale być może istotna okazuje się uwaga, że ta sama zapowiedź promuje nową historię Artura Conana Doyle'a, Groza na wysokości, co może sugerować, że i jedno, i drugie jest fikcją literacką. W listopadowym numerze Strand Magazine istotnie ukazał się sensacyjny tekst. Na początku redaktor przytacza ponownie krótki opis historii i znalezienia statku, powtarzając błędy z poprzedniego artykułu. Dwaj Brytyjczycy zeszli na rufę po drodze, zwracając uwagę na stan statku, ale niczego nie brakowało. Dwaj mężczyźni szukali, ale nie znaleźli ani żywej duszy, ani ciał. Najwyraźniej nie było buntu, ponieważ nie było oznak walki, ani też nie było piractwa, ponieważ skrzynka na pieniądze nie została naruszona, a cenny ładunek był nietknięty. Dokładne przeszukanie przez dwóch brytyjskich marynarzy ujawniło kilka zaskakujących informacji. Znaleziono maszynę do szycia i naparstek leżący na boku na rogu maszyny, co udowodniło, że nie mogło być burzy. Materiał, który szyła kobieta, wydawał się być dziecięcym fartuchem. Kobieta zatrzymała się w trakcie szycia rękawa. Wygląd stołu wskazywał, że cztery osoby wstały z półzjedzonego posiłku, by opuścić kabinę na zawsze. Dziecko prawie skończyło owsiankę. Przy miejscu kapitana na stole leżały dwie połówki jajka na twardo ugotowanego w skorupce. W innym miejscu przy stole stała butelka popularnej marki leku na kaszel. Korek leżał na płótnie jako dowód na to, że morze było spokojne. W kabinie oficera znaleziono dwa zegarki na stole. Również w dziobówce patelni na piecu zawierały gotowane śniadanie, co oznacza, że żeglarze mieli się zbierać na poranny posiłek, gdy zamiast tego opuścili pokład. Nie było żadnych oznak przygotowań do opuszczenia statku, wręcz przeciwnie. Wszyscy opuścili pokład w wielkim pośpiechu pod wpływem chwili. Świadczy o tym też fakt, że przed śniadaniem w dniu porzucenia statku uprano bieliznę, ponieważ wisiała ona na linie nad dziobówką. Dziennik okrętowy, który znajdował się na pokładzie, został uzupełniony do 24 listopada, czyli na kilka dni przed napotkaniem okrętu przez Dei Gratię. Absolutnie nic innego, o ile dwóch mężczyzn mogło to zauważyć, nie brakowało w brygu poza dokumentami statku. Żeglarze nawet nie zatrzymali się, aby wziąć swoje fajki lub tytoń, podczas gdy, co jeszcze bardziej ciekawe, nie brakowało szalup. Następnie autor artykułu twierdzi, że odzew na ich prośby o przysyłanie propozycji wyjaśnienia tragedii był bardzo duży i otrzymali setki mniej lub bardziej sensownych odpowiedzi. Spośród nich jednak jedna bardzo się wyróżniała. Pochodziła od A. Howarda Linforda, dyrektora Peterborough Lodge, największej prywatnej szkoły podstawowej w Hampstead. Pisał on, że artykuł pokazał mu przyjaciel.
To przypomniało mu, że jeden z jego dawnych pracowników przekazał mu na łożu śmierci 3 pudła papierów, mówiąc, że dotyczą sprawy Mary Celeste. Linford nie znał sprawy statku, to też uznał, że Mary Celeste to imię jakiejś kobiety i nie przywiązawszy specjalnej wagi, oddał pudła na przechowanie, sądząc, że nigdy ich nie otworzy. Dowiedziawszy się jednak o artykule, postanowił przesłać redakcji otrzymane notatki. W liście zawarł również stwierdzenie, że choć uważa, że dokumenty wybronią się same, to zauważa pewne nieścisłości. W The Strand Magazine wydrukowano bowiem historię statku Marie Celeste, dowodzonego przez kapitana Griggsa, zaś notatki jego pracownika wymieniają statek Mary Celeste i kapitana Briggsa. Pracownikiem tym był dobrze wykształcony obieżyświat, Abel Fosdyke. Linford, aby uwiarygodnić historię, wraz z tekstem przesłał zdjęcie 2-letniej dziewczynki oraz kilka szkiców. Zanim przejdziemy do samej historii, zatrzymajmy się w tym momencie na chwilę. Nie możemy wykluczyć, że to wszystko jest ukartowane, ale trzeba przyznać, że fakt, iż Linford w liście podaje informacje prawdziwe, a to redakcja Stranda się myli, bardzo działa na korzyść tego pierwszego. Można odnieść wrażenie, że w przeciwieństwie do redaktorów posiada on wiarygodne źródło informacji na temat tragedii. Redaktorzy najwyraźniej uznali, że mimo rozbieżności informacji ich i Linforda, materiał jest na tyle ciekawy lub wiarygodny, że postanowili go wydrukować. W ten sposób w listopadowym wydaniu The Strand Magazine ukazał się tekst pod tytułem Abel Fosdyke's Story, opowieść Abela Fosdyke'a. Już na pierwszej stronie historii redaktorzy wystosowali wyjaśnienie tłumaczące błędy w swoim artykule. Stwierdzają, że nazwisko kapitana istotnie brzmiało Briggs, natomiast jeśli chodzi o nazwę statku, tłumaczą się tym, że równolegle funkcjonowały nazwy Mary Celeste, Marie Celeste, jak i krótkie Celeste. Według tekstu Mary Celeste miała jednego nierejestrowanego pasażera, Abela Fosdyke'a właśnie. Fosdyke miał opuścić USA z niewyjaśnionych przyczyn. Namówił przyjaciela, kapitana Briggsa, aby ten przyjął go na pokład i przetransportował do Europy. Fosdyke rozpoczyna swoją historię opisując statek. Według jego opisu Mary Celeste ma ładowność 600 ton i ładunek alkoholu. Następnie przedstawia dziewczynkę, córkę kapitana. Ujawnione przez niego zdjęcie ukazuje ją jako 2-latkę, ale w momencie wypłynięcia miała już 7 lat. Następnie opisuje załogę. Joe'ego, Robina, Freda i Rudego, którego imieniem miało być Odell. Kolejną osobą miał być młody czarnoskóry o pseudonimie Darky. Oprócz nich Fosdyke wymienia brodatego Neda Clarka, a także 2 Williamsonów o przydomkach Duży i Mały Bill. Podróż upływała spokojnie, dzień mijał za dniem. W pewnym momencie kapitan ujrzał, jak jego córka wspięła się na bugszpryt. Podbiegł natychmiast do niej i zdjął ją stamtąd. Ten drobny incydent nie przeszedł jednak bez echa. Ponieważ dziewczynka była oczkiem w głowie całej załogi, szybko powstał pomysł, aby zabudować dostęp do bugszprytu, a także zbudować dla niej niewielką platformę, z której mogłaby dowoli obserwować morze, nie ryzykując życiem. Kolejnym wydarzeniem wartym odnotowania było napotkanie innego statku. Z początku marynarze myśleli, że mają do czynienia z martwym wielorybem, jednak zbliżywszy się, odkryli, że to co mieli za wielkiego ssaka jest w istocie statkiem wywróconym do góry dnem. Do niego uczepione były 4 ciała. Jedno było w dość zaawansowanym rozkładzie, 2 były w miarę świeże, natomiast ostatnie okazało się być wciąż żywym człowiekiem. Mimo trudności został on uratowany i umieszczony w kajucie statku. Podleczony był w stanie wymówić 2 słowa. Ebenezer, co było najprawdopodobniej jego imieniem, oraz Bristol, co mogło być portem, z którego wypłynął, do którego zmierzał lub miejscem pochodzenia. Choć poprawa jego stanu napełniła wszystkich nadzieją, Ebenezer wkrótce zmarł. Został pochowany w morzu. Kolejne dni Fosdyke spędzał z córką kapitana na zbudowanym dla niej podeście, opowiadając jej historię. Pogoda dopisywała, a statek poruszał się ze stałą prędkością. Zboczył jednak z kursu, a kwestia jaki ląd ukazał się na horyzoncie była obiektem sprzeczki między kapitanem a oficerem. Oficer dla świętego spokoju przyznał rację kapitanowi, ale kłótnia ukazała w jakim fatalnym stanie psychicznym był Briggs. Spokojny i opanowany na co dzień kapitan siedział na pokładzie, skrywając twarz w dłoniach i szlochając. Być może, gdyby odpoczął, sytuacja potoczyłaby się inaczej. On jednak już następnego dnia wrócił na pokład. Chodził w tej z powrotem w milczeniu, nie wydając żadnego rozkazu, jakby mając za złe, że ktoś śmiał podważyć jego kompetencje. Kolejnym wspomnianym przez Fosdyke'a wydarzeniem było niepokojące zjawisko, którego nie umiał wytłumaczyć. Jak opisał, wyglądało to, jakby wszystkie gwiazdy na zachodzie zaczęły spadać we wszystkie strony. Było ich tyle, że nie sposób było je zliczyć. Przypis redaktora w tym miejscu informuje, że istotnie w tym czasie obserwowano deszcz meteorytów, co ma mocno świadczyć za autentycznością tej teorii. Po kolejnych kilku dniach Mary Celeste natrafiła na flautę. Żagle ledwo trzepotały, wiatru niemal nie było, a temperatura była dość wysoka.
Taki stan utrzymywał się przez kilka dni, a okazjonalna bryza pojawiała się na godzinę, góra dwie. Przedstawiwszy pełnię okoliczności, w tym momencie Fosdyke przechodzi wreszcie do opisu samej tragedii. Pomagał żonie kapitana, gdy przypadkowo podsłuchał zażartą dyskusję kapitana i marynarza imieniem Harry. Nie wiadomo, jakiej sytuacji dotyczyła rozmowa, ale Fosdyke zorientował się, że Briggs zarzucał Harremu tchórzostwo. Harry próbował się bronić, gdyż był, jak wspominał, w pełni ubrany, a w wodzie ubrany człowiek może się utrzymać na powierzchni, ale nie jest w stanie sprawnie pływać. Briggs przerwał mu, nie zgadzając się absolutnie z tym stwierdzeniem. Harry próbował się bronić, tłumacząc, że kapitan jest nieprzeciętnym pływakiem i nie powinien wszystkich mierzyć swoją miarą. Do kapitana jednak nic nie docierało. Powtarzał w kółko: człowiek nie jest w stanie pływać w ubraniu? Interwencja żony nie pomogła, a na pytanie, dlaczego nie będzie jadł śniadania, kapitan odrzekł, że idzie popływać w ubraniu. Na nic zdały się protesty wszystkich mówiących, że wiedzą, że akurat Briggs jest w stanie tego dokonać. Nie pomogły też łzy żony błagającej kapitana, żeby się uspokoił. Kapitan całkowicie zafiksował się na udowodnieniu swoich racji. Aby nie zniszczyć swoich ubrań, zarówno kapitan, jak i Harry przebrali się, a ubranie kapitana do kajuty zaniósł Fosdyke. Z kieszeni kapitańskiego płaszcza wysunął się zegarek, który Abel odłożył razem z zegarkiem Harry'ego. Fosdyke wydawał się nie poznawać Briggsa. Znał go jako człowieka spokojnego, dbającego o bezpieczeństwo statku i ludzi, potrafiącego dobrze zarządzać i przewodzić ludziom. Tymczasem stał przed nim człowiek o mentalności upartego dziecka, chcącego za wszelką cenę udowodnić, że ma rację, nawet po tym, gdy wszyscy mu ją przyznali. Na prośbę pani Briggs do pływających dołączyli młody Bill i Joe, którzy mieli ubezpieczać resztę. Pośpiesznie pozbyli się ubrań i dołączyli do rywalizujących. Do prowizorycznej platformy zbudowanej dla dziecka przywiązano linę z węzłami, aby pływacy mogli po niej zejść do wody. Zanim jednak kapitan zdecydował się wejść do wody, wysłał dużego Billa po swój zegarek. Bill nie wiedział, gdzie Fosdyke go położył, przyniósł więc zamiast tego chronometr. Kapitan nie był zachwycony takim obrotem sytuacji. Uspokoiła go żona, biorąc w opiekę urządzenie i zapewniając, że nic mu się nie stanie. Do pływających dołączyli kolejni dwaj marynarze oraz zawodnicy. Na sygnał dany przez córkę kapitana pływacy wystartowali, a obserwujący ich ludzie na statku przenosili się to na jedną, to na drugą stronę. Nagle powietrze przeszył straszliwy wrzask, w którym Fosdyke z trudem rozpoznał głos młodego Billa. Cała załoga rzuciła się na jedną stronę platformy, żeby zobaczyć, co się stało, gdy prowizoryczny pokład nie wytrzymał i runął do wody wraz ze wszystkimi, którzy na nim stali. Tonący ludzie, chwytający się czego popadło, zamieszanie, fragmenty desek, pokładu. Fosdyke'owi ostatkiem sił udało się wyswobodzić i wypłynąć na powierzchnię. Zorientował się, że znajduje się po przeciwnej stronie statku niż lina, którą mógł wejść na pokład. Zobaczył też, że platforma, na której stali, wisi teraz pod bugszprytem z uczepionym jej dużym Billem. Zapytany, co się stało, krzyknął, że między kapitanem i statkiem jest rekin. Po chwili platforma spadła do wody, uderzając Billa. W tej samej chwili napłynął rekin, okrążył Fosdyke'a i odpłynął. Nie chcąc ryzykować ponownego spotkania z żarłaczem, Fosdyke dopłynął do platformy zamiast opływać statek. Na platformę wdrapał się też ranny Bill. Z względnie bezpiecznego miejsca Abel mógł obserwować sytuację. Z przerażeniem zorientował się, że na statku nie pozostał nikt, a lina, która miała służyć do wejścia z wody, zerwała się wraz z platformą. Fosdyke krzyczał i nawoływał pozostałych, jednak odpowiadała mu tylko cisza. Próbował wiosłować kawałkiem deski, ale jego wysiłek zaowocował jedynie obrotem platformy wokół osi. Dryfujący statek bez sternika zaczął wykonywać niekontrolowane manewry. To z jednej strony zagrażało ocalałym, z drugiej była szansa, że przepływający okręt zauważy dziwne zachowanie Mary Celeste i podpłynie bliżej, dając nadzieję na ratunek. W miarę jak statek i platforma oddalały się od siebie, nadzieja opuszczała Fosdyke'a. Otuchy dodawała mu obecność Billa, który choć nieruchomy, wciąż kurczowo trzymał się platformy. Wieczorem Bill poruszył się i ześlizgnął do wody. Dopiero wtedy Abel ujrzał drugą stronę twarzy towarzysza i zrozumiał, że spadająca platforma niemal rozpołowiła Billowi twarz. Konając, westchnął i osunął się z platformy. Abel Fosdyke został sam. Na platformie, na środku oceanu, bez jedzenia i wody. Mijały godziny, potem dni. Osłabiony stracił poczucie czasu, tracił przytomność, miał wizje przedstawiające każdy moment swojego życia. Obudziwszy się na skraju śmierci z jednej ze swych wizji, poczuł, jak jego dłoń leży na czymś sypkim. Resztką sił zacisnął ją, czując, jak pomiędzy palcami przesypuje się piasek.
Leżał na plaży, nie wiedząc, czy to rzeczywistość, czy kolejna wizja. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności rozbitek został znaleziony przez tubylców i otoczony opieką doszedł do siebie. Odkrył, że fale wyrzuciły go na północno-zachodnim brzegu Afryki. Po kilku tygodniach przybyła łódź, która zabrała go do Algieru. Tam przepracował kilka miesięcy, podróżując do Marsylii i z powrotem. Jednak cały czas nie czuł się najlepiej. W końcu trafił do szpitala w Marsylii, gdzie go zoperowano. Latem 1874 roku Abel Fosdyke dotarł do Londynu, gdzie podjął pracę. Nie ujawnił swojej historii, ale spisał ją w formie pamiętnika, którego część upublicznił po jego śmierci pracodawca. Czy relacja Abla Fosdyke'a jest prawdziwa, czy też podobnie jak w przypadku sprawozdania J. Habakuka Jeffsona jest to fikcja literacka? Tym razem nie zgłosił się żaden twórca, a magazyn nie próbował drukować sprostowań. Skoro tak, potraktujemy tę historię jako pełnoprawną teorię na temat tego, co się wydarzyło. Postarajcie się więc historię Abla Fosdyke'a zapamiętać, bo jeszcze do niej wrócimy. W 1924 roku The Daily Express opublikował tekst napisany przez emerytowanego morskiego weterana, kapitana R. Luciego, którego informatorem miał być rzekomy bosman Mary Celeste. Taka osoba jednak nie widnieje w spisie załogi. W każdym razie, w tej historii kapitan Briggs i jego załoga nie są ofiarami, a bardziej sprawcami. Podczas podróży napotykają opuszczony parowiec. Na jego pokładzie znajdują sejf, a w nim 3,5 tysiąca funtów w złocie i srebrze. Postanawiają podzielić majątek i rozpocząć nowe życie w Hiszpanii. W tym celu porzucają oba statki, które opuszczają w łodzi ratunkowej. Ta historia, choć niezbyt wiarygodna, była powszechnie uważana za prawdziwą przez jakiś czas, gdyż ludzie ulegli magii druku. Kolejna historia przedstawiona jako najświętsza prawda ujrzała światło dzienne w latach 20. Wtedy to irlandzki pisarz Lawrence J. Keating opublikował historię kolejnego kandydata na ocalałego z Mary Celeste, nazwiskiem John Pemberton. Ta wersja wydarzeń była zawiłą i złożoną opowieścią o morderstwie, szaleństwie i spisku z marynarzami Dei Gratii. Niemniej jednak została opowiedziana tak przekonująco, że nowojorski Herald Tribune z 26 lipca 1926 roku opublikował jako prawdziwą, podobnież australijski The Canberra Times 3 lata później. Przyjrzyjmy się bliżej tej historii. Keating swoją historię oparł na zeznaniach ocalałego kucharza z Marie Celeste, Johna Pembertona. Pemberton twierdził, że część załogi przeżyła odkrycie statku przez Dei Gratie, a bosman Chippy Dossel osiedlił się później w Shrewsbury, gdzie został znanym sprzedawcą balsamów i innych kosmetyków i zmarł na zatrucie dopiero w 1917. Pemberton był na pokładzie statku podczas feralnego rejsu z Nowego Jorku do Gibraltaru i mógł opowiedzieć, co się wtedy wydarzyło. Twierdził on, że gdy Dei Gratia odkryła zaginiony statek, na pokładzie Marie Celeste wciąż było czworo ludzi. Zostali oni potajemnie przerzuceni na Dei Gratie. Mieli oni zachować tajemnicę, licząc na swój udział w zyskach z nagrody za uratowanie ich statku. Co z pozostałymi? Według Pembertona, podczas sztormu pianino żony kapitana obluzowało się z mocowań i zanim zostało przytwierdzone ponownie, przygniotło niską kobietę, która w wyniku obrażeń zmarła. W wyniku tego kapitan, który już wcześniej był niestabilny emocjonalnie, wpadł w szał i oskarżył oficera nazwiskiem Hallock o zamordowanie żony. Domagał się postawienia go przed sądem, ale koniec końców w pobliżu Azorów sam oszalał i wyskoczył za burtę. Następnie Hallock został zaatakowany przez marynarza nazwiskiem Venhold. Podczas starcia Venhold wypadł za burtę i utonął. W ten sposób z 10 osób na pokładzie zostało 7. Będąc w pobliżu Azorów i chcąc uniknąć długiego i trudnego procesu sądowego o morderstwo, Hallock i dwóch marynarzy opuściło statek, mimo że w zasadzie byli niewinni. W ten sposób na statku pozostało 4, którzy potem zostali odnalezieni przez marynarzy z Dei Gratii. Zostali oni przejęci przez kapitana Morehouse'a jako jego własni. Po dotarciu do Gibraltaru Morehouse opowiedział zmyśloną historię śledczym i choć obawiał się o jej wiarygodność, udało mu się wyjść obronną ręką z walki z sądem i otrzymał nagrodę. Warto też nadmienić, że Lawrence Keating pod wpływem opowieści Pembertona postanowił spróbować wyśledzić oficera Hallocka i udało mu się to. Żył on do 1887 roku, zmarł w Curaçao. Opowieść Keatinga jest podejrzana z wielu powodów. Po pierwsze, był on pisarzem, więc mógł on chcieć powtórzyć sukces Artura Conana Doyle'a i jego historii. Myli port docelowy, nazwiska załogi i nie wspomina o dziecku kapitana. Wprawdzie większość źródeł wyraźnie podaje to wytłumaczenie zagadki jako fałszywe, ale dla ścisłości rozpatrzymy tę teorię później. Z maja 1940 roku pochodzi bardzo ważny dokument, mogący znacząco ułatwić analizę sprawy. Jest to list napisany przez dyrektora Servicio Meteorologico dos Azores José Agostinho do pisarza historyka Charlesa Feya. Dotyczy on pogody, jaka panowała w trakcie feralnego rejsu. Agostinho pisze:
Drogi panie, bardzo chętnie przychylam się do wniosku zawartego w pańskim liście z dnia 4 marca, ponieważ zapisy ze stacji na Azorach przed utworzeniem służby meteorologicznej na wyspach w 1901 roku są przechowywane w obserwatorium w Lizbonie, zostałem zmuszony zwrócić się o dane do dyrektora tego obserwatorium, stąd opóźnienie w udzieleniu odpowiedzi na pańskie pytania. Z zapisów Angra do Heroismo i Ponta Delgada, jedynych dwóch stacji istniejących w 1872 roku, wynika, że na Azorach w dnia 24-25 listopada 1872 roku panowały burzliwe warunki. Zimny front minął Angra do Heroismo między 3 a 9 po południu 25, kiedy kierunek wiatru przesunął się z południowego zachodu na północny zachód. Minimalne ciśnienie wynosiło 752 mm, a prędkość wiatru osiągnęła 62 km na godzinę w Ponta Delgada o godzinie 9 wieczorem 24. Przed południem 25 dnia przeważał spokojny lub lekki wiatr, ale później miał siłę wichury. Jak zwykle kierunek wiatru przed zimnym frontem to zachodni-południowy zachód do południowo-zachodniego, po zimnym froncie północno-zachodni. 14 mm deszczu zebrano w Angrze od południa 24 do południa 25, a 29 mm w Ponta Delgada. W rejestrach nie notowuje się żadnych trzęsień ziemi, nie ma też wzmianki w lokalnych gazetach, które przeszukaliśmy. Z wyrazami szacunku, José Agostino, dyrektor. Ten dokument potwierdza zeznania marynarzy z Dei Gratii i stoi w sprzeczności ze wszystkimi źródłami twierdzącymi, że na Mary Celeste panował idealny porządek. Pomaga również ustalić moment, w którym załoga opuściła statek. Ostatni wpis w dzienniku pokładowym Mary Celeste pochodził z ranka 25 listopada. Na pobliskich Azorach przeważała wtedy sztormowa pogoda. Marynarze z Dei Gratii opisywali warunki panujące na odnalezionym statku jako mokry bałagan. Zdziwiło ich jednak, że sztormowe ubrania są suche. Może to świadczyć, że załoga opuściła statek przed załamaniem pogody, a sam statek dryfując przeszedł przez sztorm. W sierpniu 2001 roku ekspedycja prowadzona przez archeologa morskiego i pisarza Clive'a Kasslera ogłosiła, że znalazła resztki Mary Celeste na rafie Rochelua. Odkryto kilka fragmentów drewna i garstkę metalowych przedmiotów. Wstępne badania drewna wykazały, że był to rodzaj szeroko stosowany w nowojorskich stoczniach w 1872 roku, a więc w czasie remontu Mary Celeste. Jednakże dalsze badania wykonane w Geological Survey of Canada wykazały, że drewno pochodziło z drzew rosnących najprawdopodobniej w amerykańskim stanie Georgia. Według tych badań drzewa te ścięto po 1894 roku, a więc przynajmniej 10 lat po zatonięciu Mary Celeste. Kwestia, czy faktycznie znaleziono resztki wraku tego statku, pozostaje więc otwarta. Na koniec jeszcze jedna ciekawostka. Otóż kucharz na Mary Celeste, Edward William Head, urodził się i mieszkał na Newell Street numer 45 w Greenpoint. W 2012 roku w ogrodzie tej posesji odkopano ludzki szkielet. Czy znalezione szczątki mają jakikolwiek związek z Mary Celeste? Prawdopodobnie nie, ale uznałem, że skoro dotarłem również i do takiej informacji, to się nią z wami podzielę. Oczywiście przytoczone przeze mnie materiały prasowe to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Z oczywistych powodów nie mogę i nie chcę przytaczać ich tu wszystkich. Jest ich niesamowicie wiele, a większość zawiera powtarzające się informacje. Skoro jednak przebrnęliśmy przez najistotniejsze z nich, czas wziąć na tapet wszystkie przypuszczenia, jakie wokół Mary Celeste krążą. Najpierw wrócimy na krótko do teorii prokuratora Flada. Potem przeanalizujemy teorię z przytoczonej przeze mnie literatury. Pominiemy jednak historię doktora Jeffsona. Dlaczego? Ponieważ jest to jedyny cytowany przeze mnie tekst, o którym możemy z całą pewnością powiedzieć, że jest to literacka fikcja. Na koniec zajmiemy się teoriami popularnymi obecnie. Gotowi? Zaczynajmy więc. Zgodnie z pierwszą teorią, jaką wysnuł prokurator Flood, marynarze z Dei Gratii, napotkawszy Mary Celeste, wymordowali jej załogę, po czym przejęli statek, by wyłudzić nagrodę. Co przemawia za taką teorią? Załoga Mary Celeste przepadła. Z tym argumentem nie ma za bardzo co dyskutować. Załogi Mary Celeste nigdy nie odnaleziono, a jednym z możliwych wytłumaczeń może być wymordowanie ich przez marynarzy z Dei Gratii. I to w zasadzie tyle, jeśli chodzi o plusy teorii. Co zaś świadczy przeciwko niej? Nieposzlakowana opinia załogi Dei Gratii. Załoga Dei Gratii składała się z pewnych, zaufanych i uczciwych marynarzy, a sam kapitan Morehouse był człowiekiem o nieposzlakowanej opinii. Nagłe zejście z dotychczasowej drogi i wkroczenie na ścieżkę piractwa byłoby zaskakujące i mało prawdopodobne. Brak ran na załodze Dei Gratii. Zakładając, że marynarze Morehouse'a jednak postanowili zdobyć siłą Mary Celeste i w jakiś sposób znaleźli się na jej pokładzie, to sprawa wciąż nie jest oczywista. Na pokładzie Mary Celeste znajdowało się 8 mężczyzn, kobieta i dziecko. Załoga Dei Gratii liczyła 6 osób, maksymalnie 8.
Oznacza to, że w przypadku walki byłaby raczej ona dość wyrównana. Trudno więc oczekiwać, że broniący swojego życia i statku robiliby to tak nieporadnie, że żaden z atakujących nie zostałby nawet ranny. A o żadnych rannych nam nie wiadomo. Brak śladów przemocy na statku. Podobnie jak na ludziach, również na statku powinny się znajdować ślady walki. Mary Celeste była badana wielokrotnie i takich śladów nie odnaleziono. Niezgodność dat i tras podróży. Dei Gratia wyruszyła w rejs 8 dni po Mary Celeste i obrała trasę biegnącą nieco bardziej na północ. Z dziennika pokładowego nie wynikało, aby kapitan Morehouse próbował w jakikolwiek sposób przyspieszać podróż. A musiałby tak robić, jeżeli chciał dogonić Mary Celeste, która miała nad nim kilka dni przewagi. Nawet gdyby Dei Gratia za wszelką cenę próbowała dogonić statek Briggsa, przewaga 8 dni najpewniej uniemożliwiłaby to. Skoro statki spotkały się na morzu, na pokładzie Mary Celeste musiał wydarzyć się jakiś incydent, jeszcze zanim marynarze Dei Gratii w ogóle zauważyli okręt. Druga teoria prokuratora Flada zakładała, że załoga Mary Celeste dobrała się do beczek z alkoholem. To miało doprowadzić do spięć na linii załoga-kapitan, czego efektem miało być zamordowanie kapitana i jego rodziny przez pijaną załogę. Następnie załoga w celu uniknięcia odpowiedzialności za bunt i morderstwa miała spreparować ślady kolizji, zwodować szalupę i odpłynąć w nieznanym kierunku, porzucając statek. Za tą teorią, podobnie jak za poprzednią, przemawia w zasadzie tylko to, że załoga Mary Celeste przepadła i że Mary Celeste przewoziła alkohol. Kwestią sporną może być fakt, że szalupę zwodowano pośpiesznie. Po zamordowaniu kapitana i jego rodziny załoga miała mnóstwo czasu na przemyślenie dalszych działań i ucieczkę. Nie mieli powodu używać siekier, przecinać lin. Chyba że takie działanie miało zmylić prowadzących śledztwo. Wtedy można by uznać, że ten podstęp istotnie się powiódł. Przeciwko tej teorii świadczą następujące fakty. Brak śladów walki na statku. W przypadku tej teorii waga tego argumentu jest mniejsza niż w poprzedniej. Jest to spowodowane faktem, że pozbycie się jednego mężczyzny, kobiety i dziecka bez zostawiania śladów wydaje się prawdopodobniejsze niż brak śladów walk pomiędzy dwoma załogami. Mord mógł zostać przeprowadzony znienacka, bezkrwawo, na przykład przez ogłuszenie i wyrzucenie za burtę. Niemniej całkowity brak śladów działa na niekorzyść tej teorii. Nieposzlakowana opinia załogi Mary Celeste. Załogi Mary Celeste nie stanowiła zbieranina przypadkowych ludzi, a grupa zaufanych i pewnych marynarzy. Cieszyli się oni bardzo dobrą opinią ludzi solidnych i uczciwych. Nagłe przejście jednego człowieka na drogę bezprawia wydaje się mało prawdopodobne, choć możliwe. Ale wszystkich? To praktycznie wykluczone. Alkohol był zatruty. Mary Celeste przewoziła alkohol przemysłowy. Był on zabezpieczony przed spożyciem przez dodatek szkodliwych substancji. Możliwe było odwrócenie tego procesu, tak aby alkohol nadawał się do spożycia, ale śledczy jednoznacznie stwierdzili, że załoga nie byłaby w stanie przeprowadzić takiej obróbki podczas rejsu. Marynarze musieliby zatem pić skażony alkohol, co najprawdopodobniej zakończyłoby się ich śmiercią jeszcze przed opróżnieniem jednej beczki, a pustych znaleziono 9. Trzecia teoria Flada zakładała, że kapitan Briggs zamordował znienacka całą załogę, przekazał statek Morehouse'owi, po czym ukrył się, aby jego przyjaciel mógł wystąpić o nagrodę za uratowanie statku. Możliwe też, że spisek nie powiódł się całkowicie i kapitan Briggs zmarł od ran odniesionych podczas likwidowania załogi. To, co może świadczyć za tą teorią, to fakt, że załoga Mary Celeste przepadła. Natomiast kwestią sporną jest fakt, że podobno widziano Briggsa i Morehouse'a razem. To mogłoby świadczyć na korzyść tej teorii, gdyby nie to, że nie jest to ani informacja potwierdzona, ani szczególnie sensacyjna. Nie licząc insynuacji prokuratora Flada i plotek, jedyna potwierdzona tego typu informacja pochodzi od wdowy po Morehouse'ie, dziesiątki lat po tragedii. Nawet gdyby jednak istotnie Briggs i Morehouse spotkali się w tawernie przed wypłynięciem w feralny rejs, to czy to by coś zmieniło? Nieszczególnie. Obaj byli doświadczonymi kapitanami, pływali już od lat. Możliwe, że spotkali się już kiedyś w którymś z portów. Dodatkowo fakt, że czekała ich podróż z tego samego rejonu do tego samego portu docelowego, mógł spowodować, że zorientowawszy się w sytuacji, chcieli omówić czekającą ich trasę. Co zaś może świadczyć przeciwko tej teorii? 1:7. Trudno podejrzewać młodą żonę kapitana lub ich małe dziecko o jakąkolwiek wartość bojową.
A skoro tak, to należy założyć, że to kapitan Briggs musiał osobiście zamordować całą załogę. Przeciwko sobie miałby 7 mężczyzn, co raczej nie dawało mu jakichkolwiek szans w otwartej walce. Jedynym sensownym sposobem pozbycia się załogi wydaje się skrytobójczy atak nocą. Czy jednak słynący z uczciwości, wysokiej moralności i religijności kapitan mógł w międzyczasie nauczyć się bezszelestnego i sprawnego mordowania ludzi? Bardzo wątpliwe. Należy zatem sądzić, że prędzej czy później narobiłby hałasu, który zaalarmowałby resztę załogi. A jak już ustaliliśmy, w bezpośrednim starciu z przeważającym liczebnie przeciwnikiem, kapitan miał niewielkie szanse. Wysoka moralność kapitana Briggsa. Kapitan Briggs znany był ze swojej religijności i nieskazitelnej moralności. Szanse, że nagle postanowił spiskować i wziąć na siebie 7-krotne morderstwo, są w zasadzie bliskie zeru. Nieposzlakowana opinia Morehouse'a. Również kapitan Morehouse cieszył się nieposzlakowaną opinią i trudno go posądzać o nagłe zejście na drogę przestępstwa. Ślady na kapitańskim mieczu to nie krew. Dokładne analizy zarówno plam na mieczu, jak i tych odkrytych na pokładzie wykazały, że nie jest to krew. Jeżeli nie za pomocą miecza, to w jaki sposób jeden człowiek miał pozbawić życia 7 marynarzy? Brak śladów walki na statku. Kolejna sprawa to całkowity brak śladów 7-krotnego morderstwa na statku. Jedynym sposobem wydaje się użycie ostrego narzędzia, by zadać śmiertelne rany, gdy ofiary były pogrążone we śnie. Sęk w tym, że w takim wypadku statek skąpałby się we krwi, której usunięcie tak, aby nie pozostał żaden ślad, było niemożliwe. Żadnych śladów nie byłoby, gdyby ofiary zostały wyrzucone za burtę. Ale jak jeden człowiek miałby sprawić, żeby 7 rosłych mężczyzn wyskoczyło do oceanu? Całkowita nieopłacalność przedsięwzięcia. Gwoździem do trumny tej teorii jest całkowita nieopłacalność przedsięwzięcia. Pomijając, że byłoby ono niezwykle ryzykowne dla zdrowia, życia i reputacji obu kapitanów, to jeszcze najzwyczajniej po ludzku się ono Briggsowi nie opłacało. Był on udziałowcem Mary Celeste i więcej on by na takim spisku stracił niż potencjalnie zyskał, co zresztą zostało wytknięte prokuratorowi Floodowi. Jak mam nadzieję pamiętacie, prokurator Flood na koniec wrócił do swojej pierwszej teorii, że to marynarze z Dei Gratii byli piratami. To już jednak rozpatrzyliśmy, czas więc przejść do wersji wydarzeń podawanych w przeróżnych tekstach i artykułach. Zaczniemy zatem od historii z Chambers Journal. W 1904 roku Chambers Journal jako wytłumaczenie tragedii zaproponował atak ośmiornicy lub kałamarnicy. Owszem, trzeba przyznać, że te morskie stworzenia potrafią osiągać duże rozmiary. Prawdopodobnie spotkania marynarzy z kałamarnicą olbrzymią, dorastającą nawet do 20 metrów, dały początek legendzie o Krakenie. Czy jednak rzeczywiście możliwym jest, aby taka kałamarnica lub ośmiornica pozbawiła życia członków załogi? Co przemawia za tą teorią? Rozmiary kałamarnic. Architeutis dux, kałamarnica olbrzymia, to naprawdę duże zwierzę. Największy okaz wyrzucony na brzeg miał 18 metrów, z czego 12 przypadało na macki. Trudno jednak zakładać, że to akurat największy egzemplarz w ogóle. Można więc śmiało założyć, że w głębinach żyją i większe osobniki. A to oznacza, że wcale nie odbiegają one wielkością od Mary Celeste, która mierzyła nieco ponad 30 metrów. Ataki na statki. Znane są pojedyncze przypadki ataków kałamarnic na statki. W większości pochodzą one z w miarę współczesnych czasów i kałamarnice kończą swój żywot poszatkowane przez śruby statków. Nie możemy jednak wykluczyć, że podobne ataki zdarzały się w przeszłości. Co zaś świadczy przeciwko tej teorii? Waga poniżej 1 tony. Nawet największe kałamarnice są stworzeniami stosunkowo lekkimi. Największe widziane nie przekraczały 1 tony. To stosunkowo niewielka masa w porównaniu ze statkiem o tonażu niemal 300 ton. Brak śladów. Atak tak dużego zwierzęcia na statek powinien pozostawić wyraźne ślady. Nawet jeżeli nie zostałyby rozpoznane, to w raportach powinniśmy znaleźć jakieś informacje na ten temat. Żadnych dziwnych, niezidentyfikowanych śladów jednak w nich nie znajdziemy. Wybieranie pojedynczych osób. Jakkolwiek znane są relacje z ataków kałamarnic na statki, to trzeba pamiętać, że w tym przypadku to nie statek zaginął, a jego załoga. Oznacza to, że potwór musiałby sięgać swoimi mackami na pokład i nie powodując ogromnych zniszczeń, chwytać pojedyncze osoby i wciągać je do wody. Takie zachowanie kałamarnicy, o ile w ogóle jest możliwe, byłoby ewenementem. Brak szalupy. Ta teoria w żaden sposób nie tłumaczy, dlaczego na statku brakuje jednej z szalup. W przypadku ataku olbrzymiego morskiego potwora, wodowanie łódki wydaje się ostatnią rzeczą, na którą załoga miałaby czas i ochotę. Brak książek, dokumentów i przyrządów nawigacyjnych. Nawet jeżeli zignorować możliwości ataku przez kałamarnicę, to trudno podejrzewać, aby była ona w stanie ukraść księgi, dokumenty i przyrządy do nawigacji. A jeżeli to ktoś z załogi zabrał te rzeczy, to dlaczego?
Cała ta teoria wygląda dużo bardziej realnie, jeżeli założymy, że to załoga zabrała dokumenty i przyrządy, pośpiesznie zawodowała szalupę i podczas ucieczki ze statku została zaatakowana przez kałamarnicę. Tylko że wracamy w tym miejscu do punktu wyjścia. Dlaczego załoga uciekła ze statku? No i wydaje mi się, choć to tylko moje zdanie, że na garstkę ludzi na małej łodzi na środku oceanu czyhają o wiele realniejsze zagrożenia niż potwór z głębin. Jednym z takich zagrożeń mogą być piraci. I istotnie, w latach 70. XIX wieku odnotowywano w tym rejonie aktywność piratów rifeńskich. Rifenowie to nazwa grup berberyjskich plemion zamieszkujących marokańskie góry Rif. Czy wojownicy wywodzący się z tych plemion mogli napaść na Mary Celeste i zabić załogę? Zastanówmy się, jakie fakty mogą działać na korzyść tej teorii. Aktywność piratów w tym rejonie. Rejestrowana w tym czasie działalność piratów może sugerować, że Mary Celeste stała się ich ofiarą. Stan żagli i ogólny bałagan. Stan statku sugeruje, że załoga została wyrwana z codziennych obowiązków jakimś nagłym wydarzeniem. Atak piratów mógłby to tłumaczyć. Załoga zaginęła bez śladu. Piraci po przejęciu statku mogli zarówno wymordować załogę, jak i ją porwać. Co zaś świadczy przeciwko tej teorii? Drobne uszkodzenia statku. Ta teoria w żaden sensowny sposób nie tłumaczy powstania śladów cięcia i rąbania na pokładzie czy barierkach, przeciętych lin czy uszkodzonych włazów do ładowni. Brak śladów walki. Skoro statek został zaatakowany przez piratów, można by się spodziewać, że widoczne będą ślady bohaterskiej obrony życia i majątku. Tymczasem niczego takiego na Mary Celeste nie odnaleziono. Kosztowności na swoich miejscach. Atak piratów niemal z całą pewnością miałby podłoże rabunkowe. Tymczasem nie tylko pozostawiono w spokoju statek i jego ładunek, ale nawet luzem leżące wartościowe przedmioty i pieniądze. To zdecydowanie nie pasuje do ataku piratów. Kolejną chronologicznie jest historia Abla Fosdyke'a. Przypomnijmy zatem, Abel Fosdyke miał być nierejestrowanym pasażerem Mary Celeste, zabranym na pokład po znajomości. Zeznał on, że kapitan Briggs nakazał dla swojej córki wykonać dodatkową platformę na statku, z której miałby roztaczać się lepszy widok na morze. Podczas rejsu kapitan miał wejść w spór z przyjacielem o to, jak długo człowiek jest w stanie pływać w ubraniu. Niewiele myśląc, mężczyźni wskoczyli do wody i zaczęli pływać wokół statku. Rywalizacja ściągnęła na dobudowaną platformę dużą część obecnych na statku, a gdy jeden z pływających został zaatakowany przez rekina, usłyszawszy jego wrzask, na platformę przybiegła reszta załogi. To dla prowizorycznej konstrukcji okazało się zbyt dużo i całość runęła do wody. I szczęśliwym trafem jedynie Fosdyke przeżył na tyle długo, żeby o tym opowiedzieć. Zastanówmy się najpierw, co może przemawiać za prawdziwością tej teorii. Ponadprzeciętna wiedza Fosdyke'a na temat wydarzeń. Na korzyść teorii ogromnie świadczy fakt, że informacje podawane przez Fosdyke'a nie zgadzają się z tymi podawanymi przez The Strand Magazine i co ważniejsze, to Fosdyke miał rację. Poprawnie podał nazwisko kapitana i nazwę statku, a także sensownie wyjaśnił zaginięcie chronometru, który miał wpaść do wody wraz z żoną kapitana. Pokrywa się nawet informacja o obserwacji deszczu meteorytów. Rzeczywiście, na dni od 25 do 30 listopada przypada maksimum obserwacji roju Andromedydów, powstałego z rozpadu komety kilkadziesiąt lat wcześniej. Nacięcia i uszkodzenia pokładu i barierek. Próba zbudowania prowizorycznego podestu mogła wymagać pewnych modyfikacji pokładu, czego śladami mogły być właśnie nacięcia. Załoga zniknęła bez wieści. Wpadnięcie do wody wraz z pomostem może tłumaczyć zaginięcie całej załogi. Co zaś świadczy za tym, że historia Abla Fosdyke'a to fikcja literacka. Zacznijmy od najprostszego. Brak wzmianki o Fosdyke'u w dokumentach. Jakkolwiek można argumentować, że Fosdyke dostał się na okręt po znajomości i nieoficjalnie i mógłby być w wielu miejscach przemilczany, o tyle brak jakiejkolwiek wzmianki o nim gdziekolwiek jest co najmniej podejrzany. Brak bagażu nadmiarowego pasażera. Mary Celeste była kilkukrotnie gruntownie przeszukana i gdyby natrafiono na nadliczbowy bagaż, z pewnością byłoby to wspomniane w raportach. Mało prawdopodobne, choć możliwe jest jednak, że Fosdyke podróżował bez żadnego bagażu. Wprawdzie musiał uciekać z Ameryki, ale czy możliwe, aby nie wziął ze sobą ubrań, bielizny czy żadnych prywatnych przedmiotów i kosztowności? Wątpliwe. O ile dotychczasowe kontrargumenty teorii były niewielkiej wagi, o tyle teraz przedstawię wam prawdziwe problemy z tą hipotezą. Zaczniemy od błędnie opisanej załogi. Fosdyke opisuje załogę jako Brytyjczyków. Tymczasem kapitan, pierwszy i drugi oficer oraz steward byli Amerykanami. Pozostała czwórka była Niemcami.
Jakkolwiek rozróżnienie Amerykanów od Brytyjczyków w XIX wieku było trudniejsze niż dziś, tu Fosdijkowi można by wybaczyć, o tyle pomylenie z Brytyjczykami czterech Niemców wydaje się niemożliwe. Co przemawia dalej na minus? Zdrowie psychiczne kapitana. Żadne źródła nie informują o jakichś problemach psychicznych kapitana Briggsa, a w opowiadaniu Fosdijka podczas kłótni kapitana z pierwszym oficerem ten ustępuje Briggsowi, znając jego naturę. To by znaczyło, że Briggs zdążył dać się już poznać jako człowiek nieznoszący sprzeciwu i o przerośniętym ego. Wszystkie źródła opisują Benjamina Briggsa jako człowieka spokojnego, religijnego, o wysokiej moralności. Był dobrym dowódcą i doświadczonym marynarzem. Tymczasem ze słów Abla Fosdijka wyłania nam się obraz człowieka niestabilnego emocjonalnie, głupio upartego, obrażalskiego i chcącego za wszelką cenę udowodnić swoje racje. Błędny wiek dzieci. Fosdijk opisuje córkę jako rezolutną kilkuletnią dziewczynkę, zaś The Strand Magazine przytacza rozmowę kapitana z synem. Problem w tym, że Sofia podczas rejsu miała zaledwie 2 lata, zaś Arthur pozostał w domu z babcią i nie było go wtedy w Nowym Jorku. Źle określona ładowność. Abel Fosdijk opisuje Mary Celeste jako statek o ładowności 600 ton. W rzeczywistości nie była to nawet połowa z tego. Nawet tak wykształcona osoba jak Fosdijk mogła się pomylić w ocenie ładowności statku, to fakt. Ale po pierwsze, nie dwukrotnie, a po drugie, Fosdijk twierdzi, że Briggs był jego dobrym znajomym. Mało prawdopodobne, że nie rozmawiali na temat statku, którym przyszło im razem płynąć. Jeśli jednak pamiętacie z części poświęconej nazwie statku, udało mi się znaleźć wzmiankę o statku Celeste o takiej ładowności i pływającym w tamtych czasach. Dodając do tego fałszywą informację magazynu, że równolegle funkcjonowały 3 nazwy statku, Mary Celeste, Marie Celeste i krótkie Celeste, możemy dojść do wniosku, że autor wprawdzie zrobił gruntowne rozeznanie przed napisaniem tekstu, aby go uwiarygodnić, ale nie były to jego wspomnienia. Brak żadnej informacji o podejście. Należałoby założyć, że jakkolwiek pośpieszna i nieznaczna modyfikacja statku nie musiała się znaleźć we wszystkich dokumentach, o tyle należałoby się spodziewać choć drobnej wzmianki w dzienniku pokładowym. Nic takiego jednak nie odkryto. Brak szalupy. Według tej teorii w wodzie nie znalazła się łódź ratunkowa, a tymczasem wiemy, że na statku jednej brakowało. Niepoważność budowy podestu. Budowanie prowizorycznego balkonu podczas rejsu po to, aby córka miała bezpieczne miejsce do obserwowania morza, może pasować do narwanego młodzieniaszka, ale nie statecznego kapitana dobiegającego 40. Sugestia, że kapitan wpadł na szalony pomysł budowy platformy widokowej, jest co najmniej niepoważna. Absurdalność pływania. Jeżeli budowa platformy jest niepoważna, to zawody w pływaniu w ubraniu na pełnym morzu to już absurd do kwadratu. O ile spór na ten temat byłby jak najbardziej możliwy, o tyle próba jego rozwiązania przez wyskoczenie za burtę i pływanie wokół statku jest niedorzeczna. Po pierwsze, Briggs był odpowiedzialnym człowiekiem i nie naraziłby swojego zdrowia, reputacji i bezpieczeństwa statku, by wygrać w sporze. Po drugie, Mary Celeste płynęła z prędkością przynajmniej kilku węzłów, czyli kilkunastu kilometrów na godzinę. Pływanie dookoła statku w ubraniu w takim tempie jest w zasadzie niemożliwe. I wreszcie, po trzecie, nawet jeśli kapitan przyjąłby tak nierozsądne wyzwanie, nikt nie pozwoliłby mu na ryzykowanie bezpieczeństwa wyprawy dla osobistej satysfakcji. Kolejną teorię przedstawiło The Daily Express. Według niej marynarze Mary Celeste natrafili na opuszczony parowiec. Na jego pokładzie odnaleźli kosztowności warte 3,5 tysiąca funtów. To miało im wystarczyć, aby rozpocząć nowe życie w Hiszpanii. Porzucili więc swój statek i odpłynęli w dal, znacząco bogatsi. Co może potwierdzać taką teorię? Załoga przepadła bez wieści. Ten punkt w zasadzie świadczy na plus każdej teorii, więc i tu musi się pojawić. Ciała odnalezione u wybrzeży Hiszpanii. Kilka miesięcy po tragedii u wybrzeży Hiszpanii odkryto łódź lub łodzie z ciałami. Różne źródła podają ich różne konfiguracje i nie da się jednoznacznie określić, ile ich dokładnie było. Można jednak założyć, że plan ułożenia sobie nowego życia w Hiszpanii nie powiódł się i znalezione zwłoki to pozostałości załogi Mary Celeste. Co może świadczyć przeciwko teorii? Brak śladów zaginionego parowca. Parowiec przejęty przez marynarzy Briggsa nie pojawił się w żadnym z portów, na żadnej z mielizn, ani nie został odkryty na pełnym morzu. Pojawił się znikąd i po spełnieniu swej roli rozpłynął się w powietrzu. Mało prawdopodobne, aby załoga postanowiła płynąć aż do Hiszpanii na szalupie. Musieli zatem chcieć pokonać przynajmniej część trasy zdobytym statkiem. Żadne źródła nie donoszą o podejrzanym parowcu u wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego. Nie przesądza to całkowicie sprawy, ale działa na niekorzyść teorii. Uszkodzenia Mary Celeste.
Mary Celeste nosiła ślady ostrych narzędzi. Uszkodzenia mogą sugerować pośpieszne wodowanie szalupy. Czyżby widok innego statku sprawił, że załoga postanowiła już teraz natychmiast się na nim znaleźć? Mało prawdopodobne. Zapewne postanowiliby go zbadać, tak jak Morehouse Mary Celeste. Ale tak pośpieszne wodowanie łodzi nie było do tego potrzebne. Ten fakt nie ma sensu w tej teorii. Co z Arturem? Kapitan Briggs miał syna, który ze względu na obowiązki szkolne nie mógł udać się z rodziną w rejs. Czy Briggsowie chcieliby sfingować własną śmierć i pozwolić swojemu synowi myśleć przez resztę życia, że jego rodzice i siostra zginęli tragicznie na morzu? Raczej nie. Nie ma informacji o bosmanie, który miał opowiedzieć tą historię. Ta historia opiera się, jak wiele, na bardzo słabych podstawach, typu ktoś komuś powiedział. Bosman, od którego pochodzi historia, miał służyć na Mary Celeste, ale w żadnych dokumentach taki człowiek nie widnieje. Kwota do podziału nie była duża. Owszem, dla marynarzy, którzy za rejs mieli otrzymać kilkadziesiąt dolarów, kwota 3,5 tysiąca funtów mogła jawić się jako mały majątek. Musimy jednak pamiętać, że do podziału było 10 osób. Kapitan, jego żona, dziecko i 7 członków załogi. To już nam daje zaledwie 350 funtów na głowę, czyli około 1700 dolarów. Nawet odsuwając od podziału rodzinę kapitana, ta kwota nie wzrośnie dramatycznie. Czy za równowartość 4-letnich zarobków bylibyście skłonni porzucić swoje życie, rodziny, sfingować śmierć i zacząć wszystko od nowa w nieznanym kraju? Część osób pewnie byłaby na to gotowa, ale ten odsetek raczej nie byłby zbyt duży. Straty kapitana Briggsa. Kolejnym, być może najważniejszym argumentem przeciw tej teorii jest kwestia jej opłacalności dla samego kapitana. Mary Celeste, której posiadał 1/3 udziału, była warta wraz z ładunkiem około 46 tysięcy dolarów. Ładunek był ubezpieczony, ale po sfingowanej śmierci kapitan straciłby i udziały, i ewentualne odszkodowanie. Na parowcu znaleziono 3,5 tysiąca funtów do podziału na członków załogi. Wychodzi po 1700 dolarów na głowę. Wyraźnie się coś tutaj matematyka nie domyka. Istniało lepsze wyjście. Jeżeli Mary Celeste natrafiła na opuszczony statek z kosztownościami i załoga wzbogaciwszy się postanowiła rozpocząć nowe życie z dala od starych zmartwień, wcale nie musiała pozorować własnej śmierci. Mało tego, istniał prosty sposób na pomnożenie zdobytego majątku. Wystarczyło odholować znaleziony statek do portu. Parowiec, niezależnie od posiadanego ładunku, sam w sobie musiał być wart znacznie więcej niż odkryte na nim kosztowności. A to oznaczało sporo większe pieniądze na start dla każdego. Załoga nie powinna mieć też trudności ze sprowadzeniem drugiego statku do portu. Morehouse, mimo mniej licznej załogi, był w stanie podzielić ludzi i dopłynąć do Gibraltaru 2 statkami. Briggs też powinien móc to zrobić ze znalezionym okrętem. Porzucenie zamiast tego Mary Celeste wydaje się irracjonalne. Kolejną historią, którą rozważymy pokrótce, jest ta spisana przez Lorenza Keatinga, opowiadająca o Johnie Pembertonie. Krótkie przypomnienie. Pemberton był kucharzem na Marie Celeste. Żonę kapitana zabiło pianino, kapitan oszalał i rzucił się do oceanu, a jeden z marynarzy, po zaatakowaniu pierwszego oficera, w trakcie szamotaniny został wypchnięty za burtę. Pierwszy oficer Hallock wraz z 2 marynarzami uciekli na szalupie na Azory w obawie przed oskarżeniami o morderstwo. Pozostała 4 została odkryta przez Dei Gratie i zobowiązana do zachowania milczenia. Co przemawia za taką teorią? Załoga zaginęła. Ta historia tłumaczy, mniej lub bardziej wiarygodnie, zaginięcie załogi statku. Jakiś instrument na pokładzie. Kilka źródeł istotnie podaje, że na pokładzie statku znajdował się jakiś instrument muzyczny. W tym wypadku występuje pianino, choć widziałem też wzmianki o fizharmonii. To może pasować do teorii. Co zaś stanowi przeciwko teorii? Keating był pisarzem. To jeszcze samo w sobie nie zarzut, ale przesłanka, że tekst ma predyspozycję do bycia oszustwem. Keating miał odpowiedni warsztat, by napisać wiarygodnie brzmiący tekst, a fakt, że tekst Artura Conana Doyle'a odniósł sukces, mógł być dodatkową motywacją. Wielkość i masa pianina. Pianino ma około 1,5 metra wysokości i od 150 do 300 kg wagi. Fizharmonia jest instrumentem jeszcze mniejszym. Jakkolwiek pechowe wypadki zdarzają się nieraz, o tyle mało prawdopodobny się wydaje ten opisany przez Pembertona. Obiekt o takiej masie z pewnością mógł połamać kości lub wywołać inne poważne obrażenia, ale szanse na śmierć na miejscu są jednak nieduże. Wprawdzie pianino można stosunkowo łatwo przewrócić, ale kto przebywałby w pobliżu ciężkiego i obluzowanego elementu w trakcie sztormu? Brak śladów obrażeń. Walka Hallocka z Van Holdem powinna pozostawić jakieś ślady.
Możliwe, że między kapitanem i pierwszym oficerem doszło do jakichś przepychanek. Wreszcie przygniecenie żony kapitana przez pianino powinno pozostawić jakieś ślady. Czy to krwi, czy zadrapań i otarć podłogi. O niczym takim nie ma w raportach ani słowa. Brak informacji o problemach psychicznych kapitana. Briggs był doświadczonym i darzonym szacunkiem i zaufaniem kapitanem. Jakiekolwiek problemy psychiczne z pewnością byłyby gdzieś odnotowane. Tymczasem z opisów kształtuje nam się niemal kryształowy obraz kapitana. Wysoka moralność Morehouse'a. Kapitan Dei Grati również był człowiekiem poważanym i szanowanym. Możliwości, że chęć nagłego zysku go zaślepiła, wykluczyć nie można, ale wydaje się to bardzo mało prawdopodobne. Niezgodność informacji. Zgadza się nazwisko kapitana i port początkowy. Nie zgadza się port docelowy, nazwiska załogi, nazwa statku. Generalnie bardzo dużo nieścisłości. Brak dziecka. Nie znalazłem żadnej wzmianki, co stało się z dzieckiem kapitana. Całej historii nie udało mi się przeczytać, więc możliwe, że w oryginale jest jakaś wzmianka na ten temat, ale nie udało mi się do takowej dotrzeć. Zresztą, Pemberton mówi o 10 osobach na pokładzie. Troje zginęło, 3 marynarzy uciekło, a 4 odkryto żywych. Nie ma tu miejsca na dziecko Briggsów, które przecież z nimi płynęło. Na koniec pozostawiłem kilka teorii popularnych współcześnie. W zasadzie wszystkie zakładają, że wydarzyło się coś, co skłoniło załogę do nagłej i błyskawicznej ewakuacji, która zakończyła się tragicznie. Przemawiają za tym takie fakty jak nie w pełni rozstawione żagle, co sugeruje, że załodze coś przerwało tą czynność, stan przedmiotów sugeruje, że zostały nagle porzucone, użycie siekier, aby szybciej zwodować szalupę, nie zważając na uszkodzenia statku, urwana lina, której koniec znajdował się w wodzie, może świadczyć, że na jej końcu kiedyś znajdowała się szalupa pełna ludzi. Żeby nie powtarzać się za bardzo, przy każdej teorii, która zakłada taką ewakuację, wszystkie te argumenty znajdą się zbiorczo pod nagłym i pośpiesznym opuszczeniem statku. W 2007 roku Smithsonian Channel w The True Story of the Mary Celeste zaproponował teorię, według której przyczyną opuszczenia statku było przeciążenie pompy. Przed feralnym rejsem Mary Celeste miała być używana do przewozu węgla. Pył węglowy miał zatkać lub uszkodzić w jakiś sposób pompy, przez co podczas kolejnego rejsu nie pracowały one odpowiednio wydajnie. Jedną z nich załoga próbowała naprawić, rozbierając ją na części. Ze względu na konstrukcję statku kapitan nie był w stanie dokładnie ocenić, ile wody statek już nabrał i w jakim tempie tej wody przybywa. Był jednak święcie przekonany, że pompy nie pracują odpowiednio wydajnie i statek nieuchronnie pójdzie wkrótce na dno. Z jego wyliczeń wynikało, że znajdują się w pobliżu wyspy Santa Maria, postanowił więc ewakuować statek i na szalupie dotrzeć na ląd. Okazało się jednak, że przez wadliwy chronometr pomylił się i znajdowali się prawie 200 mil dalej na zachód. Opuściwszy statek, przepadli bez wieści, prawdopodobnie podczas sztormu. A sam statek, jak się okazało, bez trudu przetrwał załamanie pogody. Co przemawia za taką teorią? Rozebrana na części pompa. Fakt, że jedna z pomp została rozebrana na części, bardzo pasuje do teorii, w której to właśnie pompy były winne problemów na pokładzie. Być może załoga próbowała ją naprawić, licząc, że pomoże to uratować statek. Najwyraźniej jednak ten zabieg się nie powiódł i zaniechano ponownego montażu pompy. Być może w mniemaniu kapitana brakowało już na to czasu. Nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Jeżeli kapitan był przekonany, że statek wkrótce zatonie, mógł próbować ratować załogę przez zwodowanie szalupy i ucieczkę na niej. To świadczy na korzyść teorii. Niestety tylko trochę, bo trzeba sobie zadać pytanie, czy rzeczywiście konieczna była ewakuacja w aż takim pośpiechu? Nawet jeśli statek nabierał wody, jedna z pomp była przeciążona, druga zepsuta, to wydaje się, że nie było przesłanek mogących zwiastować rychłe zatonięcie. Skoro kapitan rozważał przesiadkę do małej łodzi, to pogoda musiała być nie najgorsza. A skoro tak, to nawet jeśli wody w ładowni systematycznie przebywało i nie było możliwości jej usunięcia, to jej poziom podnosił się raczej powoli. Tym bardziej, że po porzuceniu statek wcale nie zatonął przez kilka dni. Zboczenie z kursu. Z dziennika pokładowego wynika, że istotnie statek zboczył z zaplanowanego kursu około 60 mil w stronę wyspy Santa Maria. Czy jednak kapitan zrobił to celowo, czy też wynikało to ze źle pracujących instrumentów, tego nie wiemy. Możliwe jednak, że faktycznie kapitan próbował skierować statek bliżej lądu, aby umożliwić dotarcie tam na szalupie. Argumentem spornym jest zboczenie z kursu i wodowanie szalupy w pośpiechu. Jakkolwiek osobno te dwa punkty świadczą na korzyść teorii, o tyle połączone razem już niekoniecznie. Dlaczego? Jeżeli w mniemaniu kapitana statek nabierał wody na tyle powoli, że mieli czas zmienić kurs i skierować statek bliżej wyspy,
to mieli również dość czasu, aby przygotować ewakuację statku spokojnie i bez pośpiechu. Jeżeli zaś potrzeba była tak nagła, że wodowanie szalupy trzeba było przyspieszyć, rąbiąc barierki i tnąc liny, to zdecydowanie marynarze nie mieli czasu na zmianę kursu i czekanie na zbliżenie się do wyspy. Decyzja o skierowaniu się w stronę wyspy Santa Maria musiała zatem zapaść wcześniej lub być efektem pomyłki. Jeżeli zapadła wcześniej, to dlaczego? Wydaje mi się, że dałoby się tak połączyć te fakty, aby działały na korzyść teorii. Można również takie przedstawić, by ją kontrowały. Dlatego to spostrzeżenie ląduje po środku. Co świadczy przeciw tej teorii? Przedwczesna ewakuacja. Nawet jeżeli statek powoli i nieuchronnie nabierał wody, to jego zatonięcie było widmem dość odległym i ucieczka tak wcześnie nie miała sensu. Kapitan mógł swobodnie jeszcze długo płynąć w kierunku stałego lądu. Zarządzenie ewakuacji w takim momencie wydaje się bez sensu. Statek nie zatonął. Mimo prawdopodobnego przejścia przez sztorm, mimo braku załogi i niedziałających pomp, statek jedynie nieznacznie nabrał wody. Oznacza to, że ocena zagrożenia musiała być porażająco błędna. Czy kapitan z takim stażem mógł się pomylić aż tak? Bardzo wątpliwe. Kolejna teoria zakłada, że winnym całej zagadki jest niewłaściwie zabezpieczony ładunek alkoholu. Przez nieszczelność niektórych beczek spowodowaną wadą materiału, czy też jak niektóre źródła podają, złym gatunkiem drewna, duszna ładownia wypełniła się oparami alkoholu. Gdy ktoś z załogi wszedł do ładowni, zorientował się w sytuacji. Kapitan orzekł, że w tej sytuacji najmniejsza iskra może wywołać eksplozję, która może rozerwać okręt. Polecił więc natychmiast przerwać wszystkim zajęcia i czym prędzej przystąpić do ratowania statku. Plan był prosty. Należy natychmiast przewietrzyć ładownię. W pośpiechu wyrwano włazy do ładowni, a żeby zminimalizować ryzyko, kapitan postanowił na czas wietrzenia przenieść wszystkich do szalupy. Została ona pośpiesznie zwodowana i przymocowana do statku grubą liną. Niestety, na skutek czyjegoś błędu, koło sterowe było źle zablokowane i statek zaczął wykonywać niekontrolowane manewry, podczas których szarpnięcie zerwało linę. Załodze nie udało się wrócić na statek, a sztorm, który nadszedł niedługo później, pogrążył łódkę w odmętach oceanu. Co może świadczyć za takim biegiem wydarzeń? Ładunek. Ładunkiem statku rzeczywiście było 1701 beczek przemysłowego spirytusu. Jak powszechnie wiadomo, alkohol bardzo szybko paruje, co w przypadku nieszczelności beczek mogło spowodować wypełnienie ładowni oparami. Nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Jeżeli intensywny zapach alkoholu sprawił, że według kapitana realna stała się wizja eksplozji, natychmiastowe opuszczenie statku mogło oddalić wizję tragedii. Stąd dążenie do jak najszybszego opuszczenia okrętu na szalupie. Puste beczki były wykonane z innego rodzaju drewna. Ważną poszlaką jest, że wszystkie 9 pustych beczek było wykonanych z dębu czerwonego, zaś pozostałe z dębu białego. Dąb czerwony ma bardzo porowatą strukturę, przez co bez dodatkowej impregnacji absolutnie nie nadaje się na beczki do transportu płynów. Ciecz może przez niego przesiąknąć, zwłaszcza w formie oparów. Możliwe jest zatem, że z tych konkretnych beczek alkohol ulatniał się dużo szybciej. Zastanawia mnie tylko, kto wobec tego użył beczek ze złego drewna do przewozu alkoholu. Wydaje mi się, że napełniania beczek nie doglądał kapitan Briggs, który mógł się na tym nie znać, a raczej było to obowiązkiem zleceniodawcy, który beczki gotowe do załadunku dostarczył do portu. Trudno mi wyobrazić sobie osobę czy firmę napełniającą ponad 1700 beczek alkoholem, wartym mały majątek, nie sprawdziwszy wcześniej, czy beczki się do tego nadają. Wyrwane włazy do ładowni. Wyrwane włazy mogą świadczyć o chęci przewietrzenia ładowni. Ponieważ jednak włazy albo się zablokowały, albo ich otwarcie zajęłoby zbyt długo, poradzono sobie z nimi siłą. Opary alkoholu są wybuchowe. Alkohol jest palny, a jego opary przy odpowiednim stężeniu mogą być wybuchowe. Nie mamy jednak pewności, czy oparów alkoholu nagromadziło się dość, aby grozić eksplozją, ale jego zapach mógł zaniepokoić załogę. Co stoi pomiędzy plusami a minusami? Źle zablokowane koło sterowe. Źle zablokowane koło sterowe sprawiło, że opuszczony statek wykonywał niekontrolowane manewry, co mogło spowodować urwanie się liny, do której przymocowana była szalupa. To działa na korzyść teorii. Trzeba sobie jednak zadać pytanie, czy tak doświadczony kapitan jak Briggs mógłby nawet w silnym stresie popełnić taki prosty błąd? Trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, ale ta kwestia nie pozwala mi postawić tego argumentu tylko i wyłącznie na plus teorii. Ląduje więc on po środku. Nie wiadomo, czy kapitan Briggs przewoził wcześniej alkohol.
nie dotarłem do żadnej informacji, które potwierdziłyby lub zaprzeczyły, czy kapitan Briggs miał już doświadczenie w przewozie alkoholu. Jeżeli nie, mógł niepotrzebnie przesadnie zareagować na wyczuty w ładowni alkohol. Stężenie jego oparów mogło być wyczuwalne, ale zupełnie bezpieczne. Co zaś świadczy przeciwko tej teorii? Pewność siebie kapitana. W poprzednim punkcie wspomniałem, że nie wiadomo, czy Briggs przewoził wcześniej alkohol. Dla tej teorii ważna jest paniczna obawa kapitana przed wybuchem. Znane fakty świadczą jednak, że Briggs wprawdzie był ostrożny, ale wcale nie przesadnie. Nie miał nic przeciwko używaniu piecyka na statku, a także nie zabronił załodze palenia fajek. To nie działa na korzyść tej teorii. Przywiązanie szalupy. Jak już wspominałem, do Mary Celeste przywiązana była gruba lina, której koniec zanurzony był w wodzie, co może sugerować, że do statku przywiązano łódkę, w której schronili się członkowie załogi. Z jednej strony wydaje się to całkiem dobrym pomysłem, po przewietrzeniu ładowni mogli wrócić na statek. Z drugiej, przywiązywanie szalupy do statku, który mógł w każdej chwili eksplodować i zatonąć, nie brzmi rozsądnie i wielu badaczy kwestionuje ten argument. Twierdzą oni, że niezależnie od warunków, na pełnym morzu załoga była bezpieczniejsza na sporo większej i stabilniejszej brygantynie niż w małej łódce. Rozebrana na części pompa. Z jakiegoś powodu jedna z pomp na pokładzie została rozebrana na części. Gdyby wydarzyło się to przed 25 listopada, prawdopodobnie jakaś wzmianka na ten temat pojawiłaby się w dzienniku pokładowym. Jeżeli pompę zdemontowano później, nijak nie pasuje to do teorii o oparach alkoholu. Musiałby wystąpić bardzo niefortunny zbieg okoliczności. Wpisanie ostatniej notatki do dziennika, zepsucie i rozebranie pompy oraz następująca zaraz później ewakuacja statku. Możliwe, ale mało prawdopodobne. Brak alkoholu w zeznaniach marynarzy Dei Grati. Jeżeli w ładowni Mary Celeste doszło do tak silnego rozstrzelnienia ładunku, że kapitan zarządził natychmiastową ucieczkę, wydaje się dziwne, że badający statek marynarze z Dei Grati nie poczuli nic. Wprawdzie przez wyrwane włazy do środka mogło dostawać się świeże powietrze i z pewnością zapach nie byłby już tak silny, ale mimo wszystko powinien być choć lekko wyczuwalny. Również marynarze, którzy spędzili na Mary Celeste kolejne kilkanaście dni, nie wspominali choćby słowem o zapachu spirytusu. Dla ścisłości muszę jednak dodać, że trafiłem też na informację, że jeszcze na morzu odkryto, że w jednej z beczek brakuje 2/3 zawartości. Na pierwszy rzut oka mogłoby to potwierdzać teorię, ale po pierwsze, informacja tą podaje bardzo mało źródeł, a po drugie, istotniejsze, jeżeli jest to informacja prawdziwa, to oznacza, że ładownia została sprawdzona i alkoholu brakowało w jednej, a nie w 9 beczkach. Późna reakcja. Mary Celeste wyruszyła z portu 7 listopada, a ostatni wpis w dzienniku pochodzi z 25. Oznacza to, że obecność oparów stwierdzono najwcześniej tego dnia. Statek dotarł do Gibraltaru 12 lub 13 grudnia i wkrótce został przebadany. Odkryto wtedy, że 9 beczek jest pustych. Nie udało mi się dotrzeć do informacji, jak duże były to beczki, ale znalazłem informację, że ładunek wykorzystywał ładowność statku w niewiele więcej niż połowie. Oznacza to, że na pokład trafiło około 150 ton alkoholu, co przekłada się na około 90-kilogramowe beczki, zakładając, że wszystkie były jednakowe. Oznacza to, że najpóźniej do czasu przebadania statku, czyli w maksymalnie 36 dni, musiało odparować nawet 1000 litrów spirytusu. Zakładając dla uproszczenia, że alkohol parował przez cały czas w tym samym tempie, wychodzi na to, że do 25 listopada w opary musiało przemienić się co najmniej 400-500 litrów alkoholu. Jeżeli taka ilość skumulowała się w ładowni, to rzeczywiście zapach musiał być bardzo intensywny i reakcja załogi staje się zrozumiała. Dlaczego jednak nie wykryto tego wcześniej? Żadna z beczek nie była mocno uszkodzona, więc alkohol nie wylał się na dużą powierzchnię i momentalnie odparował, tylko powoli i sukcesywnie ulatniał się z beczek. Skoro po 18 dniach rejsu zapach był tak intensywny, że należało zarządzić natychmiastową ewakuację, to był też z pewnością wyczuwalny kilka dni wcześniej. Wtedy wystarczyłoby na spokojnie przewietrzyć ładownię. A jednak aż do 25 listopada nikt nic nie wykrył. Czyżby przez ponad 2 tygodnie nikt nie schodził do ładowni upewnić się, że z ładunkiem podwyższonego ryzyka jest wszystko w porządku? To mi się wydaje dziwne. Przyrządy nawigacyjne i książki. Na statku brakowało przyrządów do nawigacji oraz części książek i dokumentów. Jedynym sensownym wytłumaczeniem wydaje się, że zostały zabrane na szalupę. Dlaczego? Nie zabrano żadnych zapasów, ani jedzenia, ani wody. Pozostawiono również kosztowności. To wskazuje, że planowano jedynie krótki pobyt na łodzi. A skoro tak, dlaczego kapitan zabrał ze sobą dokumenty i przyrządy? Nie planowali przecież oddalać się od Mary Celeste.
a w małej szalupie o wiele łatwiej o ich uszkodzenie lub zalanie. Czy nierozsądnie było pozostawić je na dużym i znacznie bezpieczniejszym statku? Ewakuacja trwa zbyt długo. Jeżeli ucieczka na szalupę była wynikiem obaw o wybuch, to nie było najlepsze wyjście z sytuacji. Krytycy tej teorii twierdzą zgodnie, że nawet przeprowadzone w największym pośpiechu wodowanie szalupy i opuszczenie statku trwało przynajmniej kilka minut. Tymczasem otwarcie włazów i rozpoczęcie wietrzenia ładowni to zaledwie kilkanaście, kilkadziesiąt sekund. Stężenie oparów alkoholu błyskawicznie spadłoby do poziomu niezagrażającego eksplozją. Pisarz Paul Begg rozważał również teorię zakładającą, że Mary Celeste została porzucona, gdyż zmierzała w stronę rafy. Ta hipoteza opiera się na przypuszczeniu, że po ostatnim wpisie w dzienniku pokładowym Mary Celeste wpłynęła w obszar bezwietrznej pogody. Brak wiatru napędzającego statek sprawił, że zaczął on dryfować w stronę znajdującej się w pobliżu wyspy Santa Maria rafy Dolla Barat. Nie mogąc nic poradzić na ten fakt, kapitan zarządził ewakuację, licząc, że uda im się dopłynąć do wyspy. Gdy wszyscy znaleźli się w szalupie, pojawił się wiatr, który odepchnął statek od rafy, a wzburzone morze zatopiło szalupę. Co mogłoby przemawiać za tą teorią? Zabranie przyrządów nawigacyjnych i dokumentów. Rafę Dolla Barat i wyspę Santa Maria dzieli 35-40 km. Całkiem możliwe, że aby obrać właściwy kurs, kapitan potrzebował przyrządów zabranych ze statku. Mokry bałagan. Jeżeli to sztorm odepchnął opuszczony statek od rafy, mógł też spowodować wiele zniszczeń na pokładzie i zalać ładownię. Zboczenie z kursu w stronę wyspy. Jak wiadomo, statek znalazł się nieco bliżej wyspy niż pierwotnie zakładano. Z tego powodu mógł mieć do przebycia sporo mniejszą odległość dryfując, niż gdyby Briggs popłynął planową trasą. Po środku stawiam. Nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Faktem jest, że ucieczka do szalupy w obawie przed zatonięciem po zderzeniu z rafą jest sensownym wytłumaczeniem i tu jak najbardziej plus. Sęk w tym, że dryfujący statek nie osiąga jakichś oszałamiających prędkości, a to dawało załodze sporo czasu na przygotowanie się do jego opuszczenia. Być może czekali do ostatniej chwili, licząc na powrót wiatru, ale wydaje mi się to nierozsądne. Zdecydowanie przeciwko teorii świadczy. Układ żagli. Stan żagli w momencie odkrycia dryfującej Mary Celeste wskazywał, że załoga była najprawdopodobniej w trakcie ich rozstawiania, gdy zostali zmuszeni do ucieczki. Wielu badaczy krytykuje tę teorię właśnie przez ten fakt. Jeżeli statek trafił na flautę, to należało rozstawić wszystkie żagle, tak aby łapały każdy najmniejszy podmuch. Teoria zakłada, że statek dryfował przez jakiś czas, a to oznacza, że odkryta przez Morehouse'a Mary Celeste powinna mieć rozwinięte wszystkie żagle. A tak nie było. Ciekawą teorię wysunął kapitan Dave Williams. Według niego przyczyną nagłej ewakuacji było trzęsienie ziemi. Miało ono spowodować potężne fale uderzeniowe, które trafiając w statek od dołu, wręcz wyrzucałyby go w powietrze. Podczas spadania uderzenie w wodę miało generować dźwięki przynoszące na myśl eksplozję. Gwałtowne podrzucanie statku miało poskutkować uszkodzeniami sprzętu oraz miało być odpowiedzialne za wyrwanie zmocowania i przesunięcie piecyka. Możliwe wręcz, że rozsypało żarzące się węgle dookoła. Jeżeli do tego miotanie statkiem spowodowało uszkodzenie 9 beczek wykonanych z niewłaściwego drewna i rozlanie się alkoholu w ładowni, co poskutkowało błyskawicznym jego odparowaniem, opuszczenie statku wydaje się uzasadnioną decyzją. Co mogłoby przemawiać za taką teorią? Nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Nie da się ukryć, że opisana historia mogła poskutkować chęcią jak najszybszego opuszczenia statku. Brak zawartości 9 beczek. Istotnie podczas oględzin stwierdzono, że 9 beczek z dębu czerwonego było pustych. Przesunięty piecyk. Trudno wytłumaczyć wyrwanie i przesunięcie z miejsca piecyka. Co miałoby to na celu? Wytłumaczenie tego potęgą natury brzmi sensowniej. Azory leżą na obszarze aktywnym sejsmicznie. W okolicy Azorów zdarzają się trzęsienia ziemi oraz aktywność wulkaniczna. Są to jednak zjawiska niespecjalnie częste. Zerwana lina zanurzona w wodzie. Zerwana lina może świadczyć, że załoga przywiązała szalupę do statku, chcąc do niego wrócić, być może po przewietrzeniu ładowni. Niestety błąd przy blokowaniu steru sprawił, że manewry porzuconego statku były na tyle gwałtowne, że lina się zerwała. Przeciwko tej teorii świadczą takie kwestie jak... Ewakuacja trwałaby zbyt długo. Jeżeli obawa kapitana przed wybuchem była spowodowana żarzącymi się węglami i oparami alkoholu, to podobnie jak w jednej z poprzednich teorii, ewakuacja była nierozsądnym wyjściem. Jak przekonują krytycy tej teorii, wodowanie szalupy i opuszczenie statku nawet w największym pośpiechu musiało trwać przynajmniej kilka minut. Tymczasem zalanie piecyka wodą i rozpoczęcie wietrzenia ładowni to kwestia sekund.
Pewność siebie kapitana. Dla tej teorii również istotne jest przeświadczenie, że kapitan Briggs panicznie bał się eksplozji, gdyż do tej pory nie przewoził tak wybuchowego ładunku. To kłóci się z faktem, że nie miał nic przeciwko używaniu piecyka na pokładzie czy paleniu fajek przez załogę. Beczki nie były zniszczone. Żaden z raportów nie wspomina o zniszczonych beczkach, a jedynie stwierdza, że były one puste. To by sugerowało raczej, że alkohol przez nie przesiąkał powoli, a nie wylał się w jednym momencie, generując duże ilości oparów. To niestety dość mocno świadczy przeciwko tej teorii. Kolejnym z powodów opuszczenia statku miało być napotkanie przez Mary Celeste trąby wodnej. Trąba wodna to analogiczne zjawisko dla tornada, z tym, że występuje nad wodą i zwykle jest sporo słabsze od lądowego odpowiednika. Napotkawszy statek wielkości Mary Celeste, raczej nie zatopiłaby go, ale z pewnością poczyniłaby spustoszenie na pokładzie. Naniosła sporo wody, a także zapewne przeraziła załogę. Czy jest możliwe, że to takie zjawisko jest odpowiedzialne za tragedię? Spójrzmy, co przemawia za takim wytłumaczeniem. Trąby wodne nie zawsze towarzyszą burzom. Faktem jest, że trąby wodne mogą, ale wcale nie muszą towarzyszyć burzom. Zatem napotkanie samotnej trąby gdzieś na oceanie jest możliwe. W ładowni znaleziono sporo wody. To, że w ładowni znajdował się ponad metr wody, jest faktem, natomiast to, jak się tam znalazła, to już kwestia domysłów. Czy trąba wodna mogła być za to odpowiedzialna? Trudno powiedzieć. Jeśli natomiast towarzyszyła sztormowi, to wydaje się to całkiem możliwe. Trąba wodna może przerazić. Trąba wodna, mimo mniejszych rozmiarów od potężnych tornad, jest zjawiskiem z pewnością budzącym respekt, a nawet i panikę. Jeżeli taki naturalny fenomen uderzył w statek, to naturalne się wydaje, że załoga, jeśli przetrwała nietknięta, była śmiertelnie przerażona. Mogło to ich pchnąć do opuszczenia statku. Przeciwko tej teorii świadczy nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Załóżmy, że trąba wodna uderzyła w statek, czyniąc mniejsze lub większe spustoszenie i przerażając załogę. Naniosła też sporo wody oraz potargała nie do końca rozłożone żagle. Wiemy jednak, że statek przetrwał ten atak. I teraz zatrzymajmy się na chwilę i spróbujmy wejść w umysły członków załogi. Naturalny fenomen uszkodził nasz statek, ale na tyle niegroźnie, że wciąż nadaje się do żeglugi. Trąba oddala się od nas. Wodę z ładowni da się wypompować, a nawet jeśli nie, to przez długi czas nie zagrozi ona pociągnięciem statku na dno. Znajdujemy się dość blisko wysp, na których może czekać na nas ratunek. Możemy się tam udać i schronić, a może nawet naprawić statek. Nawet jeśli zbliża się sztorm, to o wiele bezpieczniej jest na uszkodzonym statku niż chwiejnej łupinie, jaką jest szalupa. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić sensownego powodu, dla którego załoga mogłaby w tej sytuacji znaleźć się w małej łodzi, co więcej zwodowanej w wielkim pośpiechu. Kolejną teorią przytaczaną w internecie, choć przyznaję, że dość zdawkowo, jest góra lodowa. Skojarzenia z Titanikiem są jak najbardziej na miejscu. Skoro dryfująca swobodnie ogromna bryła lodu mogła zatopić niezatapialny transatlantyk, to mogła i realnie zagrozić Mary Celeste. Teoria ta zakłada, że brygantyna znalazła się, w mniemaniu kapitana, na kursie kolizyjnym z górą lodową, co miało niechybnie prowadzić do zderzenia i zatonięcia statku. Zarządził on pośpieszną ewakuację, aby ratować załogę. Traf jednak sprawił, że pozbawiona kontroli Mary Celeste uniknęła kolizji i dryfując w dal pozostawiła załogę na pastwę oceanu. Na ile możliwa jest ta teoria? Świadczą za nią. Kolizja z górą lodową może zatopić statek. Myślę, że ten argument jest bezdyskusyjny. Można by tu przytoczyć choćby Titanica, który jest chyba najbardziej znanym statkiem, który zatonął po uderzeniu w górę lodową. Nie był jednak pierwszym, którego spotkał taki tragiczny los. Nagłe i szybkie opuszczenie statku. Chęć ratowania życia w obliczu nieuniknionej kolizji brzmi jak sensowny powód ucieczki ze statku. Przeciwko teorii zaś świadczą brak relacji innych statków. Góry lodowe poruszają się dość wolno, niesione przez prądy morskie. Są więc dość łatwym celem obserwacji dziesiątek statków przemierzających Atlantyk. Wpisy statków płynących tym szlakiem nie zawierają informacji o takim fenomenie, jakim z pewnością byłaby góra lodowa tak bardzo na południe. Aby góra lodowa mogła dodryfować tak bardzo na południe, musiałaby być naprawdę olbrzymich rozmiarów. Góry lodowe dryfują powoli, a im dalej na południe, tym szybciej topnieją. Jakakolwiek góra lodowa zaobserwowana tak daleko na południe, byłaby z pewnością odnotowana w dziennikach statków tędy płynących, gdyż byłoby to zjawisko niezwykle rzadkie. Ostatnią teorią, jaką wam przedstawię, będzie ta twierdząca, że winę za tragedię ponoszą Andromedydy. Czym są Andromedydy? To deszcz meteorów związany z kometą 3D Billa, która rozpadła się na dwie części jakieś 30 lat wcześniej, a później całkiem zniknęła.
Tak się składa, że w latach 1872 i 1885 deszcze Andromedydów wyglądały oszałamiająco spektakularnie, a maksimum ich widoczności w 1872 roku przypadało na dni od 25 do 30 listopada. Z tamtych dni pochodzą relacje z Francji o prawdziwym deszczu ognia. Meteoryty spadały z częstotliwością nawet 4 na sekundę. Wprawdzie nie zanotowano, aby którykolwiek z nich uderzył w ziemię, ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Jeśli nie w ziemię, to mógł akurat trafić w wodę, albo... Zastanówmy się przez chwilę, co dzieje się, gdy kamienna część komety, na tyle duża, by dotrzeć do powierzchni, przedziera się przez atmosferę. Ogromna temperatura, ciśnienie i naprężenia wewnętrzne mogą spowodować jej rozerwanie, dzieląc ją na mniejsze fragmenty i generując ogłuszające eksplozje, jedna po drugiej. Efektem takiego zjawiska jest też rozproszenie fragmentów meteorytu na dużym obszarze. Skojarzenia z nie tak dawnym meteorem w Czelabińsku albo katastrofą tunguską są jak najbardziej na miejscu, ale autor tej teorii wolał podeprzeć się znacznie bliższym w czasie przykładem z naszego podwórka. 4 lata przed rejsem Mary Celeste miał miejsce spektakularny upadek meteorytu, nazwanego później od miejsca upadku meteorytem Półtusk. 30 stycznia 1868 roku tysiące ludzi było świadkami wielkiej kuli ognia i wybuchów na niebie, po których nastąpił deszcz rozżarzonych skał o wadze od 0,5 grama do ponad 9 kg. Zjawisko było widoczne na niebie w promieniu kilkuset kilometrów, aż po Lwów, a także we Wrocławiu czy Królewcu. Świadek z przedmieść Krakowa zeznał, że był zdumiony nagle pojawiającym się jasnym oświetleniem otaczających go obiektów. Obrócił się w kierunku światła i zobaczył smukłą kulę ognia, która nagle rozproszyła się w wielką ilość iskrzących się punktów światła. Po około 3,5 minuty jego uszu dotarł grzmiący dźwięk, trwający kilka sekund, a następnie potężny trzask, znacznie głośniejszy niż wystrzał z armaty. Potem nastąpiły cichsze trzaski podobnego rodzaju, po czym wszystko ucichło. Podobne relacje można znaleźć w całym kraju. Wróćmy teraz do Mary Celeste. Wyobraźcie sobie, że jesteście na pokładzie XIX-wiecznego statku przewożącego tony alkoholu. Pogoda się psuje, wkrótce możecie spodziewać się sztormu. W ładowni macie 9 cieknących beczek, które wypełniają ją wyczuwalnymi oparami alkoholu, co nie wróży zbyt dobrze. Stoicie przy kompasie, obok kapitana. Załoga właśnie zajmuje się rozstawianiem żagli. Nagle widzicie oślepiający błysk. Patrzycie na zachód, w kierunku wyspy Najświętszej Marii Panny i widzicie na niebie kulę ognia i smugi dymu. Słyszycie serię ogłuszających eksplozji i gwizd czegoś spadającego w pobliżu. Coś dużego, czego nawet nie widzicie, uderza w pobliżu w ocean na tyle blisko, że fala uderzeniowa powala was i kapitana, a pokład zalewa wodą. Kompas jest zniszczony. Fala niemal wywróciła statek do góry nogami. Woda wdziera się pod pokład, niszcząc wszystko po drodze. Zalewa kajutę kapitana, wyrywa kuchenny piec. Marynarze spadają z olinowania, niektórzy na pokład, inni za burtę. Krzyczą w panice, że statek jest atakowany, że może eksplodować. Zdezorientowany kapitan nakazuje natychmiast opuścić statek. Załoga czym prędzej opuszcza okręt i ucieka w szalupie. Morze jednak się uspokaja. Nie następują kolejne wybuchy, nie zostaje ponowiony niezwykły atak. W głowach załogi kiełkuje pomysł, żeby jednak wrócić na statek. W międzyczasie jednak potężna fala wywołana upadkiem meteorytu dociera do wyspy Santa Maria i odbija się od niej. Wprawdzie jest teraz dużo słabsza i nie jest w stanie zagrozić Mary Celeste, ale szalupa to co innego. Kilkumetrowa fala przewraca łódkę, pieczętując los znajdujących się na niej pasażerów. Nieprawdopodobne? Pewnie tak. Ale czy możliwe? Rozważmy za i przeciw. Co jest za? Eksplozja meteorytu mogła przerazić załogę. No nie ma co dyskutować, że deszcz meteorytów skutkujący eksplozją i upadkiem jednego z nich w pobliżu statku jest zjawiskiem, które mogło zaskoczyć i przerazić załogę. Nagłe i pośpieszne opuszczenie statku. Ta teoria całkiem dobrze tłumaczy paniczne opuszczenie statku. Trudno się spodziewać, aby podczas tak niezwykłego zjawiska załoga była w stanie zachować spokój i przytomność umysłu. Zbieżność dat Andromedydów i zaginięcia załogi. Pozostałości po komecie dają najbardziej spektakularne widowiska niedługo po jej zniszczeniu. Wiemy, że kometa, z której powstały Andromedydy, zniknęła maksymalnie 30 lat wcześniej, co w skali kosmosu jest czasem bardzo krótkim. Co więcej, czas pojawiania się Andromedydów pokrywa się z czasem, kiedy zniknęła załoga. Można więc założyć, że Mary Celeste stanęła na drodze ponadwymiarowego kawałka komety. Uszkodzenia. Zalana kajuta kapitana, uszkodzone włazy na pokładzie czy przesunięty piecyk to wydają się być zniszczenia, które mogła spowodować wdzierająca się woda. Woda w ładowni. Trudno powiedzieć, czy woda znajdowała się tam wcześniej, czy też dostała się podczas zalania falą. Tak czy siak, poziom wody w ładowni przemawiałby raczej za tą teorią.
takie eksplozje się zdarzają. Przytoczony przykład meteorytu Pułtusk, czy też tego Czelabińskiego, świadczy o tym, że jakkolwiek są to zjawiska rzadkie, to zdarzają się. Przeciwko tej teorii świadczy brak obserwacji zazorów. Meteoryt Pułtusk widoczny był na terenie niemal całej Polski, o czym świadczą relacje wielu świadków. Gdyby więc w pobliżu Azorów spadł meteoryt, niemożliwe jest, żeby nikt tego nie zauważył ani nie usłyszał. Tymczasem nie udało mi się znaleźć żadnej wzmianki o żadnej większej niż zwykle spadającej gwieździe z rodu Andromedydów. Prawdopodobieństwo. Astronom Alan Harris obliczył, że prawdopodobieństwo bycia uśmierconym przez meteoryt wynosi 1 do 700 tysięcy. To wydaje się być błędne, tym bardziej, że amerykańskie National Safety Council, organizacja zajmująca się ochroną życia i zdrowia, ocenia tą szansę na 1 do 75 milionów. To też wydaje się niedoszacowane, gdyż jedynym przypadkiem w zarejestrowanej historii, w którym meteoryt zabił człowieka, jest ten z Indii z 2016 roku. Zginął wtedy stojący na trawniku 40-letni kierowca autobusu, a 3 osoby zostały ranne. Powstał krater o głębokości ponad metra, a świadkowie donosili o eksplozji słyszalnej w promieniu 3 km. Biorąc pod uwagę tą statystykę, najbardziej prawdopodobne wydają się szacunki National Center for Health Statistics, które oceniają szansę na śmierć w wyniku uderzenia asteroidy na 1 do miliarda i 960 milionów. A wciąż mówimy tu o śmierci jednego człowieka. Śmierć całej załogi na skutek upadku asteroidy byłaby unikatowa w całej znanej historii ludzkości. Przedstawiłem wam wszystkie popularniejsze teorie na temat zaginięcia załogi Mary Celeste. Było ich i tak wystarczająco dużo, pozwoliłem więc sobie odpuścić teorie typu porwanie przez UFO. Zgodnie z formatem filmów serii przyszedł teraz czas, abyście poznali moje zdanie na ten temat. A z tym będzie problem, gdyż nie klaruje się tu żaden wyraźny obraz wydarzeń. To co wiemy, to to, że 7 listopada Mary Celeste opuściła port z 10 osobami na pokładzie oraz ładunkiem 1701 beczek spirytusu, z czego 9 było wadliwych. Prawdopodobnie dość szybko w ładowni zaczęło być czuć woń alkoholu, nie ma jednak o tym wzmianek w dzienniku pokładowym. Rozwiązania tego widzę dwa. Albo nikt nie zaglądał przez ten czas do ładowni, albo załoga wiedziała, że jest to normalny objaw. Rozsądek podpowiada, że taki doświadczony kapitan jak Benjamin Briggs, mając pierwszy raz styczność z takim niebezpiecznym ładunkiem, przed podróżą dowiedział się, z czym to się wiąże. Przez pierwsze 2 tygodnie Mary Celeste płynęła przy dość silnym, ale korzystnym wietrze. Statek każdego dnia pokonywał około 150 mil morskich. Podróż przebiegała spokojnie, a w dzienniku pokładowym nie ma wzmianki o żadnych anomaliach. Ostatni wpis datowany na godzinę 8 rano 25 listopada wskazywał, że statek znajdował się w pobliżu wyspy Santa Maria i opływając ją od północy skierował się na południowy wschód. Statek znajdował się 60 mil bliżej wyspy niż to było planowane. Uważam, że to była celowa decyzja kapitana, a nie efekt pomyłki lub wadliwych przyrządów. Możliwe, że Briggs zboczył nieco z kursu w poszukiwaniu lepszych warunków do żeglugi, choć jak podkreślam, o nawigowaniu statkiem wiem bardzo niewiele. Jak to wyglądało według mnie? Załoga zauważyła, że w ładowni przybywa powoli wody. Krótkie śledztwo wykazało, że jedna z pomp jest zepsuta, zatem ją zdemontowano i przystąpiono do naprawy. W międzyczasie trwało rozstawianie żagli. Nagle wydarzyło się coś. To coś zmusiło załogę do pośpiesznego zwodowania szalupy oraz prawdopodobnie agresywnego demontażu włazów do ładowni. Załoga pozostawiła sobie możliwość powrotu na statek, przywiązując szalupę do statku liną, jednak na wypadek gdyby musieli pozostać na łodzi, zabrali ze sobą przyrządy nawigacyjne i dokumenty. Liczyli, że w razie potrzeby będą w stanie dotrzeć na wyspę Santa Maria. Byli jednak tak przerażeni czymś, że źle zablokowali koło sterowe, co poskutkowało niekontrolowanymi manewrami statku i w efekcie zerwaniem liny. Droga powrotna była więc odcięta, skierowali się zatem w stronę wyspy. Ich podróż zakończył sztorm, który nadszedł niedługo później. Wywrócił on niewielką łódź, a także poszarpał żagle Mary Celeste. Przez zdemontowaną część włazów woda wlała się do ładowni, osiągając poziom ponad metra, a szalejący wiatr, niosący kropelki deszczu, sprawił, że kapitańska pościel nasiąknęła wodą. W ten sposób również można wytłumaczyć, dlaczego statek nosił ślady przejścia przez burzę, a mimo to załoga pozostawiła ubrania sztormowe suche i złożone. Być może to również sztorm miotający niezabezpieczonym statkiem sprawił, że piec wyrwał się z mocowania i przesunął. I w takim stanie Mary Celeste odkryli marynarze z Dei Gratii. Najważniejsze teraz wydaje się określenie, jakie wydarzenie wymusiło ucieczkę ze statku. Przyznaję, że otwarte włazy bardzo pasują do pośpiesznego wietrzenia ładowni. Uważam, że kapitan doszedł do wniosku, że stężenie oparów przekroczyło bezpieczny poziom.
Z jakiegoś powodu włazy nie zostały normalnie otwarte, co sugeruje działanie pod presją czasu. Oznacza to, że sytuacja zmieniła się nagle. Pasowałoby to do teorii zagrożenia wybuchem. Problem w tym, że nie odkryto na statku ognisk otwartego ognia, a stężenie alkoholu nie mogło wzrosnąć nagle, bo beczki były całe. Skoro tak, to jedynym wytłumaczeniem, jakie widzę, jest to, że zagrożenie przyszło z zewnątrz i zmieniło sytuację na statku z obarczonej niewielkim ryzykiem na realne zagrożenie. Czymś takim mógłby być na przykład ognisty deszcz. Wracamy zatem do roju meteorytów. Nie wierzę jednak w upadek asteroidy w pobliżu okrętu. Czy sama obserwacja spadających gwiazd mogła pchnąć kapitana do aktu takiej desperacji, jakim było opuszczenie statku? Czy to możliwe, że kapitan Briggs nigdy nie spotkał się z takim zjawiskiem, ani o nim nie słyszał? Wydaje mi się to wątpliwe. Co zatem zmusiło załogę Mary Celeste do opuszczenia statku? Tego nie wiemy i raczej już się nigdy nie dowiemy. Mnie zaś niestety brak wyobraźni, aby wymyślić sensowne wytłumaczenie. Być może jednak ktoś z was wpadnie na dobry trop. Być może mój tok rozumowania nie jest prawidłowy i nie było żadnej pośpiesznej ewakuacji, a Mary Celeste była miejscem niewykrytej zbrodni. Historia Mary Celeste przez lata obrosła ogromną legendą. Co rusz ktoś próbował podjąć temat, a gdy jakieś fakty nie pasowały do jego wersji, przeinaczał je lub pomijał. Kolejny brał na warsztat podkoloryzowaną już wersję i dodawał znów coś od siebie. W ten sposób dzisiaj w zasadzie niemożliwe jest zweryfikowanie wszystkich przytaczanych faktów. Mam nadzieję jednak, że udało mi się nieco uporządkować historię i uniknąć przy okazji błędów. Jeżeli macie coś do dodania, znaleźliście wartościowe informacje lub macie pomysł, co mogło wydarzyć się na pokładzie Mary Celeste między 25 listopada a 4 grudnia 1872 roku, liczę na wasze komentarze. Ode mnie to tyle na dziś. Łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie i tak dalej, i tak dalej. Na razie. Cześć.